Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy mogę Państwa zaprosić z całego serca na kolejny odcinek Na Ucho. Po drugiej stronie już jest Jakub Małecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć, witam. To jest taka chwila, Kuba, kiedy wszyscy się będą tutaj gromadzić. Od razu zachęcam do tego, żeby się przywitać. Bardzo jestem ciekawa, w jakich miejscach w Polsce, być może na świecie nas Państwo słuchają. I od razu mówię, że klimat spotkań Na Ucho tworzą Państwo, Wasza energia, więc jeżeli tylko podczas tego spotkania będzie ciekawość, chęć zadania pytania, to proszę to robić. Kuba, musisz się zobowiązać, że będziesz odpowiadał na te pytania. Dobra? Tak, ja bardzo chętnie będę odpowiadał na te pytania i jestem przygotowany. Obok ciebie jest okładka twojej książki Saturnin, oficjalna premiera 16 września. Ja się bardzo cieszę, że tak przedpremierowo będziemy mieli szansę, żeby zanurzyć się dzisiaj w tej opowieści. Pozwolisz od tego, że zacznę od fragmentu, od początku w zasadzie książki. To jest kilka zdań, które wprowadzą nas w klimat tej opowieści, a te pierwsze zdania, muszę ci powiedzieć, że na mnie zadziałały tak, że mnie po prostu teleportowały do czasów dzieciństwa. To żeby nie przegadać, mówię już teraz Jakubem Małeckim. Moja mama niesie 1,5 kilograma słońca w dużej niebieskiej materiałowej torbie w białe pasy, a ja drepczę obok, niecierpliwy, z obolałą szczęką. Skórę mam opaloną na kawę z mlekiem, tak mówi czasem dziadek. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Mama powiedziała, że jeśli dzielnie zniosę wyrwanie dwóch zębów, kupi mi co tylko będę chciał. Dobrze rozumiem, że sformułowanie co tylko będę chciał to tak naprawdę skrót od co tylko będę chciał, ale tak powiedzmy do 15 zł. To jednak niczego nie zmienia, bo nie wyobrażam sobie, czego można by chcieć za więcej niż 15 zł. Chciałem oczywiście 1,5 kilograma słońca. Kuba, to słońce się już pojawiło tutaj u mnie w sercu, to powiedz, o jakie 1,5 kilograma słońca chodzi. Ja w ogóle jakoś tak lubię opowiadać o zwyczajnych rzeczach z perspektywy kogoś, kto to ocenia i na to patrzy w jakiś taki sposób baśniowy. I nawet jeżeli ten mój bohater mówi o czymś teoretycznie dla nas zwyczajnym, bo on mówi akurat o lodach, które kojarzy z dzieciństwa z opakowaniami, na których widniało jakieś słoneczko, to ja lubię to powiedzieć tak, żeby sam ten sposób opowiadania był właśnie taki trochę magiczny, trochę baśniowy i on tutaj po prostu mówi o swojej namiętności do słodyczy, którą ja też przez całe życie z tym bohaterem akurat dzieliłem. Jestem w tym samym klubie, kto z Państwa też. Myślę, że te kluby będą się tutaj rozrastały w całej Polsce. Ja jestem uzależniony od marcypanu, to taki kącik wyznań od razu. Też miałem czas marcypanu, bardzo taki silny, no. I nawet sam robiłem marcepan, polecam, można sobie tak dużo Kuba, zrobić. To ja bym się chciała wprosić kiedyś na robiony ręcznie marcepan, to mam nadzieję, że to się uda kiedyś, co? Zapraszam, tak. Możemy sobie zrobić, wiesz, mnóstwo marcepanu i przeżyć jakiś skok insulinowy, czy jak to tam. Ja szczerze mówiąc, od jakiegoś czasu nie staram się jeść tylko takie te zdrowe słodycze i na przykład jak już sobie coś piekę, to piekę sobie jakieś takie ciasta typu brownie z czerwonej fasoli albo jakiś tam sernik z nerkowców. Bo dosyć dużo naprawdę tego jadłem i staram się jakoś tak trochę do tego podejść bardziej prozdrowotnie, że tak powiem. Ale wiesz, co mi się przypomniało, kiedy powiedziałeś o tych zdrowych deserach. Chyba w Horyzoncie jest taki fragment, kiedy Maniek idzie do kawiarni na spotkanie z wydawcą i kupuje ciasto o smaku warzyw, prawda? I to są te zdrowe słodycze. Tak. Ja w ogóle w tej kawiarni napisałem prawie połowę tej książki, bo tam chodziłem swego czasu codziennie. I nawet dałem właścicielce tej kawiarni Horyzont później, jak już się ukazał. Bo ten Maniek się rzeczywiście na koniec przekonał do tych zdrowych słodyczy. Ja tylko odgonię kota, bo mi próbuje kamerkę wyrzucić. Ale może się pokazać kot, wiesz. Tak. Ja tu zaraz wpuszczę psa i będzie takie spotkanie, myślę, pełne energii i emocji. Tak. Miłośnicy zwierząt i marcepanu. Więc tak. Łączcie się. Tak. To wspomniałam Horyzont, o Horyzoncie jeszcze na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale w centrum dzisiaj zdecydowanie Saturnin. Kiedy czytam książkę i staram się stworzyć coś w rodzaju recenzji, no to zawsze się pilnuję, żeby nie powiedzieć za dużo, żeby nie odbierać ludziom przyjemności czytania, ale jednocześnie, Kuba, żeby wprowadzić w jakiś taki klimat emocjonalny. I kiedy myślę o Saturninie, to myślę sobie, że to jest historia kruchosilnego mężczyzny, ale może szerzej nawet dzisiaj bym powiedziała, po prostu siła o kruchości i sile człowieka, o pewnych historiach z przeszłości, które się wręcz domagają po latach opowiedzenia. I też historia o tym, że nie można udawać, że w naszych domach gdzieś w kącie, w takim oczywiście metaforycznym sensie,
nie siedzą przeszłe pokolenia, bo one bardzo na nas wpływają. No ale to jest takie moje bardzo krótkie, esencjonalne podsumowanie. Się zastanawiam, gdybyś ty został poproszony jako autor o streszczenie książki w 5 zdaniach, co byś powiedział, co dla ciebie jest najważniejsze. Dla mnie to też jest bardzo ważna opowieść o wstydzie, który nie potrafia, nie pozwala na to, żeby w taki swobodny sposób oddychać. Mhm. Jakoś w ogóle bardzo mi się podoba to twoje sformułowanie krucho silny mężczyzna, bo on mi pasuje do tego bohatera i wiesz, ja mam problem z odpowiedzią na takie pytanie, dlatego że się bardzo, bardzo staram, żeby pisząc książkę napisać ją tak, żeby później się nie dało w jednym zdaniu jej opowiedzieć czy streścić. Ja zawsze najbardziej kochałem jako czytelnik te książki, których nie potrafię w ogóle jakoś, nie wiem, streścić czy komuś tak przybliżyć w 2 zdaniach. I też pisząc staram się tak zrobić. Natomiast gdybym właśnie już tak był, nie wiem, przyparty do ściany, to pewnie bym powiedział, że to jest książka o odwadze mierzenia się z jakimiś rzeczami, które nam się wydają takie nieprzekraczalne i wydają nam się nie do pokonania, ale czasami wystarczy no niewiele, żeby ten proces rozpocząć, a mam wrażenie, że większość z nas mniej lub bardziej, tak jak zauważyłaś, gdzieś ma w rogu pokoju ukryte postaci, na które stara się nie spoglądać. No, ja i z własnego doświadczenia i z tego, co gdzieś kojarzę spośród znajomych, przyjaciół, członków rodziny i tak dalej, no to każdy gdzieś tam takiego kogoś, taki jakiś kontur za plecami mniej lub bardziej wyraźny posiada. Zobacz, są twoi krajanie, że tak powiem, pozdrowienia z koła się teraz pojawiły. Cały czas w trakcie naszej rozmowy się pojawiają pozdrowienia z przeróżnych stron. Mamy Warszawę, mamy Podkarpacie, mamy Łódź, mamy Sosnowiec, Siemianowice Śląskie. Magda pozdrawia z 515 kilometra Odry, czytelnicy ze Świecia. Bardzo się cieszymy, że państwo są i zachęcam cały czas do zadawania pytań, do witania się z nami, bo mimo, że czasami będą nas dzielić setki kilometrów, to emocjonalnie na pewno będziemy bardzo blisko. Kuba, ja też napisałam, że ta książka jest mi bardzo bliska, bo myślę sobie, że tak naprawdę w tym kolorowym świecie Facebooka czy Instagrama, w którym no zazwyczaj wszyscy wstawiamy raczej te szczęśliwe chwile, to gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami no każdy z nas się boryka ze strachem, z poczuciem winy, z samotnością, z jakimiś nieprzepracowanymi sprawami i mam wrażenie, że to nam pożera strasznie dużo energii, że czasami lepiej pokazać to miękkie podbrzusze, powiedzieć, czego się boimy, co nas boi, że to może być uwalniające. Czy dla ciebie też pisanie jest takim uwalnianiem? Bo no nie ukrywajmy, że ta książka jest bardzo osobista. O tym też już wspominałeś nieraz. Tak, ale ja już się jakiś czas temu pogodziłem z tym, że pisząc takie książki, jakie piszę, czyli o tych tematach dla mnie najważniejszych, o tematach, które mnie najbardziej poruszają. O, pozdrawiam Renatę, to moja kuzynka, która zawsze jedna z pierwszych czyta książki, tam się pojawiła. Pozdrawiamy. Aż się pogubiłem. Aha. Nie, pogubiłem się jednak. O czym to zaczęliśmy mówić? Bo ja mówiłam o tym takim, wiesz, o tym takim świecie instagramowym, a tutaj pokazujemy tą prawdziwą twarz, ale też mówiłeś o tym, że to jest po prostu bardzo osobista książka. Tak, no i pogodziłem się z tym, że pisząc takie książki właśnie no, o rzeczach dla mnie bardzo ważnych i bliskich mi, i takich, które mnie gdzieś tam fascynują, no, takich o których często myślę, no to ja nie jestem w stanie napisać takiej książki, nie pokazując chociaż trochę siebie. I chyba to po prostu jedno z drugim idzie w parze. Pisząc książki osobiste, no niestety mniej lub bardziej się gdzieś tam odsłaniam. I kiedyś bardzo się starałem tego nie robić, jakoś tak tego może próbowałem unikać, ale to jest właściwie nie do zrobienia. I jak sobie uświadomiłem, że te rzeczy są ze sobą bardzo związane, to no to po prostu już jakoś nie staram się tak obsesyjnie tego unikać i jeżeli gdzieś tam mniej lub bardziej się w tej książce pokaże za tym bohaterem, czy się za niego gdzieś tam wychylę, no to po prostu, no to tak jest. Przed spotkaniem dzisiejszym przypomniałam sobie Horyzont. Mieliśmy okazję się spotkać rok temu w Krakowie o tej książce rozmawiać, ale tym razem przyjmowałam tę książkę w formie audiobooka. Magdalena Cielecka i Tomek Organek trafiali do moich uszu i serca. No i tam właśnie jest taki fragment, Kuba, wyobrażam sobie, jak siadając przed laptopem, rozbiera się do naga, potem szepcze do komputera rzeczy, których jako maniek nikomu by nie powiedział. Może dopiero jako swój bohater jest sobą w 100%. I to mi bardzo rozmawia z Saturninem. Zgodzisz się?
Tak, ja sobie wyobrażam, że gdyby, no na przykład gdybym ja miał pisać książkę tak wprost, bezpośrednio o sobie, to pewnie bym o większości rzeczach nie powiedział, bo bym się bał, krępował, wstydził i tak dalej. A kiedy się ukrywam za postacią tej bohaterki czy tego bohatera, to łatwiej jest mi być bardziej szczerym i takim mówiącym wprost. Czyli paradoksalnie, używając nie prawdy, tylko fikcji, jesteśmy w stanie, przynajmniej ja, mówić więcej tej prawdy. I ten Maniek też... Ja jakby z przyjemnością pisałem te fragmenty, o których ty mówisz, bo one były mi takie bardzo bliskie, że ja wiedziałem, że właśnie ja mówię trochę o tym w ogóle samym swoim procesie pisania. To teraz przedstawmy trochę Saturnina i Tadeusza, a może zacznijmy, Kuba, od tego, żeby wyjaśnić, że to jest w pewnym sensie taka alternatywna historia twojej rodziny. I dla mnie jest w tej książce coś bardzo wzruszającego, bo dałeś życie komuś, komu to życie odebrała wojna. Mhm. Tak, ale to też nie miałem jakichś takich, wiesz, wielkich zamiarów, wielkich celów, bo to danie tego życia jest takie bardzo metaforyczne i to jest bardziej pewnie dla mnie ważne niż dla czytelników. Natomiast ta historia, tak, no w wielkim skrócie można byłoby właśnie tak powiedzieć, że ona jest alternatywną historią życia mojej babci i brata, ale właśnie alternatywną i bardzo zmienioną, i te postaci wyrastają z tych autentycznych, ale się życiorysy, te prawdziwe i te powieściowe, mocno później rozchodzą. Że tak naprawdę to jest lustrzane odbicie tych życiorysów, a nie to prawdziwe. Ale też właśnie to jest ta taka szczerość połączona z prawdziwością, mam wrażenie. To znaczy, jeżeli piszę o czymś tak bardzo dla mnie ważnym i bliskim, no to jestem jeszcze bardziej uważny na tych bohaterów, na te relacje, żeby nie napisać czegoś, co mogłoby być dla kogoś, nie wiem, krzywdzące, czy nieprawdziwe, czy jakieś sztuczne. Bo ci ludzie naprawdę żyli i ja bym chciał, żeby w tej powieści oni też żyli. Dlatego to jest dla mnie jeszcze większy taki, no z jednej strony ciężar, a z drugiej strony taka motywacja, żeby tą książkę napisać jak najbardziej prawdziwą. To teraz powoli się zanurzamy w Saturnina i zacznę od postaci dziadka Tadeusza. Piszesz tak: nie pamiętam, by kiedykolwiek pozwolił sobie na odpoczynek, na bierne przepływanie pomiędzy dwoma chwilami albo chociaż robienie czegoś, co nie ma określonego celu i czemuś nie służy. Nawet jeśli wieczorem oglądał z nami wiadomości, to cerował w tym czasie skarpety. Czyścił nożek od grzybów albo przynajmniej przeglądał skrzynkę z tabletkami w poszukiwaniu tych, które straciły już ważność. I piszesz dalej tak: ciało mojego dziadka nie potrafi odczuwać przyjemności. Jedyne, co umie, to pracować. Musi być w ciągłym ruchu, jakby bało się tego, co mogłoby się stać, gdyby na chwilę zwolniło albo się zatrzymało. Z czasem jego życie stało się życiem maszyny zaprogramowanej na pracę. Żadnej spontaniczności, żadnych odstępstw od harmonogramu dnia, tygodnia i roku. To będziemy przeplatać tę opowieść oczywiście literacką, Kuba, z twoim życiem. Ty kiedyś powiedziałeś, że też byłeś takim robotem, który się zaprogramował na konkretny styl pracy. To jak jest teraz? Ile jest w twoim życiu takiego miejsca na spontaniczność, a ile jest takiego ostrego harmonogramu dnia, trochę jak u Tadeusza Markiewicza? No niestety jestem zdecydowanie bardziej tym Tadeuszem Markiewiczem, niż bym chciał być w tym kontekście, tego robotyzmu. I walczę z tym. I to jest jeszcze taki paradoks, że na przykład bardzo dużo wysiłku włożyłem w to, żeby nie wstawać codziennie rano na budzik o 6:30. Musiałem się starać, żeby tego nie robić. Ale właśnie coś jest we mnie takiego, co mi nie pozwala na żadne takie ustępstwo wobec swoich, nie wiem, postanowień i decyzji. I to jest do pewnego momentu na pewno pozytywne. To znaczy, że to się wiąże z jakąś, nie wiem, pracowitością na przykład, ale po przekroczeniu pewnej granicy to już jest trudne i dla mnie, i dla pewnie moich bliskich, którzy ze mną dzielą tą codzienność, więc no chciałbym to jakoś tak wypośrodkować, ale no jestem jakby niestety takim o tyle niewolnikiem swoich decyzji, że ja na przykład nigdy w życiu nie zrobiłem czegoś takiego, że nie wiem, wychodzę z domu na przykład i myślę sobie, dobra, pobiegnę tam 15 kilometrów, bo tam no, wiem, że do jakiejś stacji benzynowej jak pobiegnę i wrócę z 15. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło tego nie zrobić, to znaczy jak będzie padał grad, deszcz i... Nie zawrócisz. No, a chciałbym to potrafić. Chciałbym kiedyś dojść do takiego momentu, że przyjść w 5 minutach i powiedzieć, a pierdolę to bieganie, nie chce mi się, bo jest zimno na przykład. A nie mam w sobie takiego
bezpiecznika, który by mi pozwalał to zrobić. Jak sobie coś postanowię, to po prostu nawet nie po trupach, tylko po własnym trupie do tego dojdę. To teraz poznajmy trochę bliżej Saturnina, czyli wnuka Tadeusza. No to jest człowiek, który też jest bardzo surowy dla siebie. Stara się też zasłużyć na miłość, ale ma też swoją taką pasję ciężary. W wieku 16 lat podnosi na ławce 160 kg. To jest bardzo dużo, Kuba, prawda? Bo ty też masz doświadczenie ze sztangę podobno masz gdzieś w domu, jak pracujesz, tak? No znajduje się jakieś pewnie 4 metry ode mnie. Tak, to jest bardzo taki... dużo. No, ale ja tylko chcę się wytłumaczyć z tego akurat wyniku, bo to wszystko jest realne. Znaczy, na przykład wiem, że Mariusz Pudzianowski w wieku 16 lat podnosił 160 km klatę, więc to jest, akurat na tym się bardzo dobrze znam. To jest jedna z niewielu rzeczy, na jakie się znam. Słuchaj, pojawia się pytanie, które ja zaraz już je wywołuję od pani Ali, ale wrócę do tych ciężarów, bo tam jest taki moment, nie przytoczę dokładnie, kiedy nasz bohater leży już na ławce, musi podnieść tę sztangę i to jest w zasadzie taki kulminacyjny moment. Mówi też o asekuracji, więc odwołując się do pytania pani Ali, jaka jest najtrudniejsza część w pisaniu książek, który moment byś określił jako to podniesienie i jak ważna jest asekuracja, myślę o redakcji w tym przypadku. Będziemy sobie ten sport na literaturę przekładać. Czyli ten najtrudniejszy moment w pisaniu, pyta pani Ala. Może zacznę odwrotnie. Najprzyjemniejszy jest ten pierwszy, czyli jak się pojawia, przynajmniej w moim przypadku, pomysł w głowie, to ja jestem zachwycony, lubię sobie usiąść albo pójść na spacer i sobie o tym myśleć, bo mi się wydaje, że to będzie naprawdę coś super, super. A najtrudniejszy moment jest ten, kiedy ja przed sobą muszę przyznać, że mi na przykład coś nie wyszło, że mi na przykład nie wyszła bardzo duża partia tekstu i trzeba, wydaje mi się, mieć w sobie od początku takie założenie, że zbierać w sobie odwagę na ten moment, żeby móc na przykład porzucić efekt kilkumiesięcznej pracy. A widzisz, to umiesz zawrócić. Nie umiesz zawrócić biegnąc na stację, tutaj umiesz. To jest cenna umiejętność, żeby się wycofać z tego pomysłu, który nie działa w książce. Czyli nie jest tak źle, tak, bezpiecznie działa. Tylko, że to jest coś innego, bo ja się jakby nie wycofuję z zamiaru napisania tak ładnej i pięknej książki, jaką sobie wyobraziłem na początku. Czyli, czyli nawet to, że muszę wykasować efekt, nie wiem, kilkumiesięcznej pracy, właśnie mi nie jakoś tam nie powstrzymuje przed tym. Ale to bym powiedział, że to jest ten najtrudniejszy. Znaczy pogodzenie się z tym, że się poniosło właśnie jakąś porażkę, no bo jednak... to jest bardzo trudne, żeby sobie przyznać przed sobą, że kurczę, no przez ostatnie, nie wiem, 4 miesiące pisałem coś, co teraz właśnie wywaliłem do koszu. A ten moment asekuracji, czyli myślę o redakcji, jak wygląda twoja współpraca z redaktorem, bo to jest też coś, do czego czytelnicy zazwyczaj nie mają dostępu. Na ile rozmawiałam ostatnio z Kubą Ćwiekiem, chociażby z Wojtkiem Chmielarzem, bardzo na przykład chwalili swoją redaktorkę Karolinę Macios, więc zastanawiam się, jak dla ciebie ważne jest to drugie spojrzenie fachowe, kogoś, kto patrzy z zewnątrz i wynajduje jakieś punkty, które jeszcze można, nie wiem, podrasować. Tak, ja w ogóle myślę, że rola redaktorów jest mocno niedoceniana, bo oni często bardzo mają duży wpływ na kształt książki. To pewnie w zależności od i redaktora, i wydawnictwa, i autora, i książki samej. Ale ja na przykład często już mam tak, że tracę w ogóle dystans do książki, bo już tak długo nad nią siedzę i tak długo ją, nie wiem, poprawiam, przepisuję, już mam 13. wersję tego samego i właściwie już nie potrafię tego ocenić. I mam bardzo duże zaufanie do redaktorki, z którą pracuję od chyba 7 książek. To jest Joanna Mika. Ona pracuje w kilku wydawnictwach, między innymi w wydawnictwie SQM, znaczy dla kilku wydawnictw. I ona jest fantastyczna w tym sensie, że na przykład w ogóle się nie patyczkuje i jest taka bardzo szczera. Czyli jak ja coś jej zdaniem schrzanie, to ona mi nie schodzi, tylko mówi, że to naprawdę schrzaniłem. I myślę, że to jest taka szczerość, która też wymaga od niej dużej odwagi, no bo nie wiem, może sobie wyobrazić, że ktoś tam się na nią pogniewa, czy tam się obrazi i tak dalej. Ale dzięki temu takiemu spojrzeniu z boku i że to nie jest spojrzenie kogoś, kto mnie zna, znaczy kto jest moim jakimś tam kumplem, żoną, przyjaciółką i tak dalej, tylko kogoś takiego zaangażowanego w to zawodowo, profesjonalnie, mi daje to poczucie, że ja mogę się tak tej opinii uchwycić, że na przykład wydaje mi się, że to jest, na przykład nie, początek jest super i jak usłyszę, że ktoś z zewnątrz właśnie, ta redaktorka mówi, że jest super, no to jestem taki trochę już spokojniejszy, że może rzeczywiście gdzieś tam się nie mylę, ale często jest tak, że mam jakieś wątpliwości i jeżeli ona dzieli te moje wątpliwości, no to z czystym sumieniem wywalam na przykład bardzo dużo. Zdarzyły mi się takie naprawdę drastyczne już decyzje, jeżeli chodzi o,
o ten tekst, który napisałem. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna moim zdaniem rola tych redaktorów, przynajmniej redaktorki tej, z którą ja pracuję. Pozdrawiam, Kuba, Joasię. Pozdrawiamy Joannę i przekazuję ci dobre słowa od gości. Pana książki pozwalają odpocząć moim non-stop pędzącym myślom. Dziękuję. Ja się przyłączam, Gosia, do tego, co napisałaś. Kuba, to teraz taki fragment, który mnie teleportował do czasów mojego dzieciństwa. Trochę ci już wspomniałam. Pewnie u państwa też się, u każdego z nas trochę inne fragmenty stop klatki w głowie wyświetlą. Odkąd pamiętam, miałem swoje rytuały, które pozwalały mi wierzyć, że świat jest jako tako uporządkowany. Nawet jeśli wszystko dookoła po cichutku pokazywało mi, że nie jest. Na przykład każdego wieczoru przed snem, przechodząc obok sąsiadujących ze sobą sypialni mamy i dziadka, zwalniałem i podniesionym głosem mówiłem: niech wam się przyśni coś pięknego albo jeszcze piękniejszego. Trwało to tak latami i nie wyobrażam sobie, bym mógł zakończyć dzień bez tego zdania wykrzykiwanego w kierunku dwóch sypialni, a potem dorosłem, poszedłem do pracy, wyprowadziłem się do Warszawy i od tamtej pory nigdy już nie życzyłem im dobrej nocy w taki sposób. Kuba, przypomniałeś mi, i moja mama pewnie też będzie oglądać naszą rozmowę, ja kiedy byłam małą dziewczynką, strasznie się stresowałam i non stop bolał mnie brzuch. Jakoś psychosomatyka chyba działała i zawsze przed snem mówiłam, też krzyczałam przez ścianę, będąc już u siebie w sypialni, czy nie będzie mnie bolał brzuch. I dopiero jak usłyszałam, nie, wszystko będzie dobrze, przykładałam głowę do poduszki, zasypiałam. Powiedz, czy to jest rytuał zaczerpnięty z twojego domu, czy jakaś taka konstrukcja literacka? No to jest akurat słowo w słowo oparte o pozdrowienie, które wykrzykiwałem do rodziców, jak szedłem spać. I to było co wieczór. Nawet teraz, jak moja mama kilka dni temu czytała ten fragment, to mamy taką grupę na WhatsAppie, moi dwaj bracia i ja i rodzice, i tam napisała właśnie nam te życzenia dobrej nocy właśnie w takiej formie, bo to było dla nas tak bardzo, jest dla nas bardzo znajome, bo rzeczywiście tak sobie życzyliśmy dobrej nocy. A czy teraz też tak ci się zdarza mówić dobranoc na przykład żonie? Nie. Jakoś to, tak... to przynależało tylko, tak mam wrażenie, do tamtych czasów i do tamtego mieszkania, w którym żyją moje dzieci nadal, więc jakoś tak nie wyobrażam sobie, żeby to stamtąd wyrwać i stosować teraz. To teraz, Kuba, trochę porozmawiajmy o tej całej historii, przez którą nas prowadzisz. Powiedz, jak konstruowałeś postać Tadeusza? Bo trochę już o nim tutaj przeczytałam, także państwo mogą sobie wyczuć klimat dziadka. Dziadka, który jest trochę taki zamknięty w swoim świecie. Oczywiście nie będziemy zdradzać dlaczego, ale jak sobie budowałeś tę postać jako kogoś, kogo można naprawdę zobaczyć czytając, że ona jest złożona faktycznie z detali, czuje się nastrój, jaki człowiekowi towarzyszy, przebywając w jego towarzystwie. No to właśnie chyba to, o czym wspomniałaś, czy te detale są dla mnie takim czymś, co sprawia, że ta postać żyje. Czyli wydaje mi się, że łatwo bardzo wpaść w jakieś takie oczywistości, banały czy stereotypy, jeżeli piszemy w sposób bardzo ogólnikowy, a wystarczy się tak przybliżyć z tą, nazwijmy to, kamerą i pokazać jakieś takie drobiazgi z życia codziennego, które są często nieoczywiste, ale właśnie dzięki temu tego bohatera budują. To jest ta jedna rzecz. A druga rzecz, że ja się staram bardzo, bardzo mocno wejść w skórę, w głowę tego bohatera i wyobrazić sobie tak szczerze, jak ja na przykład bym się w tej sytuacji zachowywał, albo jak ja bym się nie zachowywał, co mnie od tego bohatera różni, co mam z nim wspólnego i na tej podstawie jakoś te emocje jego sobie wyobrażać. I to jest w ogóle coś, ja nie wiem skąd to we mnie jest, ale ja na przykład bardzo często jadąc, nie wiem, autobusem, idąc sobie na spacer czy gdzieś tam widząc kogoś w pociągu, wyobrażam sobie, co jakaś osoba, która siedzi naprzeciwko mnie, nie wiem, myśli, jakie miała dzieciństwo. Ja to robię jakoś tak nieświadomie, wcale nie chcę się tak temu komuś pchać do głowy, a sobie to wyobrażam. I później tak samo jest z tymi bohaterami, że jest mi bardzo, paradoksalnie jest mi bardzo łatwo się w tych ludzi wczuć. Jakoś się świetnie odnajduję, nie wiem, w postaciach kobiet, które są dużo starsze ode mnie. I to wynika tylko chyba z tego, że mam taki radar wyczulony tylko i wyłącznie na tą jakąś taką ludzką emocjonalność. Ja nie potrafię na przykład trafić do domu, w którym byłem, nie wiem, 15 już razy, bez GPS-a, nie dojadę nawet do Żabki najbliższej pod domem i na wiele rzeczy w swoim otoczeniu, na wiele warstw tej rzeczywistości kompletnie nie zwracam
uwagi. Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje na świecie i co się dzieje, nie wiem, w ogóle. Od brata się dowiaduję, co się dzieje w Warszawie, w której ja mieszkam, mimo że brat mieszka gdzieś tam 200 km dalej. Mm-hmm. Więc ja bardzo dużą część rzeczywistości pomijam i po prostu jakoś nie zauważam jej, ale tego, nie wiem, starszego pana w tramwaju, to potrafię powiedzieć o nim wszystko, jakby w sposób taki oczywiście, który sobie wyobrażam, ale jestem na to bardzo taki uważny i wyczulony, tylko nie wiem akurat dlaczego tak jest, że na to jestem wyczulony, a na te inne rzeczy nie. No pewnie byłoby dla mnie lepiej i łatwiej, gdybym jednak wiedział, co się dzieje w Warszawie, a nie się skupiał na jakimś starszym panu. Dla nas, czyli czytelników, zdecydowanie cieszymy się z tego, że masz GPS nastawiony na serce, bo to jest rzadka umiejętność. Pytanie od pani Małgosi. Czy to prawda, że Saturnin doczeka się ekranizacji i dlaczego akurat Saturnin? No słuchaj, no właśnie to jest ciekawe, czy wiesz, jeszcze nie ma oficjalnej premiery, czy ty już dostałeś drugi telefon w sprawie ekranizacji, bo sama się zaciekawiłam. Nie, no to zdecydowanie nie mam takiej informacji, żeby Saturnin miał być ekranizowany. Przyznam szczerze, że ja mam bardzo dużo rozmów prowadzę odnośnie jakichś potencjalnych propozycji i tak dalej. Ale to są wszystko tak rzeczy gdzieś bardzo wstępne i już się nauczyłem, że z tych wstępnych rzeczy no zdecydowana większość nie wychodzi, że ja nawet tego nie biorę pod uwagę jako coś, co się może realnie wydarzyć. O ekranizacji Horyzontu wspomniałem już na takim etapie, kiedy ja już miałem wszystkie dokumenty podpisywane, wszystko było jakby ustalone. Znowu mi to kot, przepraszam, atakuje. On chce zaistnieć, ma parcie na ekran, tak zwane. Ma, no weź się tu pokaż. O, jaki piękny. A jak się kot nazywa? Bo to nie może być bezimienny. Kot jest Melman, a jest tutaj też druga kotka Gloria i właśnie tak się uparłem, żeby mi tu przywrócić ten telefon. Kurczę, znowu się pogubiłem, nie pamiętam, o czym. Powiedziałeś, powiedziałeś o ekranizacji Horyzontu w momencie, kiedy już miałeś pewność. Tak, więc nawet jeżeli ja nie wiem, uczestniczę w jakichś spotkaniach, czy ktoś się ze mną kontaktuje, czy odzywa w sprawie innych książek, no to nawet o tym nie mówię, bo to jest, bo to prawdopodobnie wszystko i tak nie dojdzie do skutku, tak jak 20 wcześniejszych propozycji nie doszło. Ja się ogromnie cieszę z tego, że ten Horyzont się dzieje i że dzieje się z takimi ludźmi. No, jeżeli to powiedzmy coś... trochę z jakimi ludźmi. Tak. Wiadomo, że reżyserem będzie Bodo Cox, ale czy już jest coś wiadome w sprawie obsady? No ja już niestety, znaczy... Ja już niestety wiem, ale nie mogę powiedzieć, tak? Ja od tygodnia wiem, tak. Ja od tygodnia wiem, znam nazwiska, to jest w ogóle nieprawdopodobne dla mnie, że ja znam nazwiska osób, które najprawdopodobniej zagrają te trzy główne postacie, czyli Mańka, tą Zuzę i babcię. I wiem, jacy to będą aktorzy. Ale to, no po pierwsze nie mogę o tym w ogóle mówić, a no w ogóle jest to dla mnie jakieś niesamowite, że jakoś cały czas w to nie wierzę. No jak będę siedział, wiesz, w kinie i to zobaczę, to wtedy chyba dopiero uwierzę, bo to jest nieprawdopodobne dla mnie, jak za każdym razem, jak właśnie czy Bodo do mnie dzwoni, czy pisze, czy ci producenci się odzywają, to sobie myślę, Jezu, to naprawdę się gdzieś tam dzieje i naprawdę ma szansę się ziścić. Ale no jakby te wszystkie rzeczy, które się wydarzają, trochę mnie przekonują, że może faktycznie kiedyś usiądę. To się dzieje. No ale to powiedz, Kuba, kiedy będziesz mógł ogłosić te nazwiska? Czy jest jakiś taki termin, kiedy my już, wiesz, możemy tak jak na główne wydanie faktów i wiesz, taki headline, już wiemy, kto zagra w Horyzoncie? Szczerze mówiąc, to jak mi pozwolą, to ja powiem od razu, ale ja się za bardzo na tym wszystkim nie znam. I te wszystkie procedury, które teraz się gdzieś tam dzieją, to jestem o nich gdzieś tam informowany i o nich wiem, ale nie za bardzo wiem nawet, co one znaczą. I ja nawet często tam Bodowi odpisuję, o super, a on mówi, nie, to wcale nie jest super, to jest takie tam coś, albo na przykład nie cieszę się z czego się powinienem akurat cieszyć, więc nawet za bardzo nie potrafię ocenić wagi tych informacji. I myślę, że pewnie, nie wiem, w ciągu 2-3 miesięcy może już pozwolą coś powiedzieć. Ale Kuba, no to nie mogę cię zapytać o konkretne nazwiska, ale mogę cię zapytać o to, czy wybór obsady jest takim wyborem, który się pokrywa z twoim wyobrażeniem. Ostatnio bardzo szczerze rozmawiałam z Wojtkiem Chmielarzem, przy okazji jeszcze wracaliśmy do jego Żmijawiska, Wyrwa też będzie ekranizowana, ale on powiedział, że kiedy na początku usłyszał na przykład nazwisko Agnieszki Żulewskiej, to powiedział w życiu nie.
A kiedy ją zobaczył na ekranie, to powiedział, że naprawdę był wręcz wzruszony, bo zobaczył stop klatki ze swojej głowy, więc śmialiśmy się, że powinien jej wysłać kwiaty na finał po tym. Więc zastanawiam się, na ile to wyobrażenie w twojej głowie, tej obsady, którą ty znasz, a my jeszcze nie, jest takie, że ty mówisz tak, to są moi bohaterowie, których stworzyłem w głowie. Wiesz co, ja przede wszystkim wychodzę z założenia, że to powinny być osoby, które pasują do wyobrażenia Bodo Coxa, a nie do mojego, bo ja jestem autorem książki, a film będzie w całości filmem Bodo Coxa i ja nie chcę mieć jakby żadnego wpływu na ten film, oprócz tego, że pisałem scenariusz z Bodem. Natomiast ja się nie znam na robieniu filmów, on się zna i chciałbym, żeby to jego była w pełni decyzja odnośnie wszystkiego od obsady po ostateczny tam montaż filmu. Ale jeżeli miałbym powiedzieć swoje zdanie i to, co sądzę o tym jego wyborze, to jest dla mnie fenomenalny wybór. No jest, jak pierwszy raz usłyszałem nazwisko mężczyzny, który miałby zagrać tego Mańka, jak to było dopiero takie tam rozważania, no to jak ja sobie go wyobraziłem, to już nawet nie chciałem myśleć o nikim innym. Więc super. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Dla tych, którzy nie czytali Horyzontu, krótkie wprowadzenie. Maniek, czyli weteran misji z Afganistanu, który wraca do Polski, próbuje się odnaleźć w tej rzeczywistości z tą masą traum, które ze sobą przywozi. To jest też taki człowiek w skorupie zamknięty, też kruchosilny, to też jest chyba określenie, które do Mańka pasuje. Tak. No ale Kuba, czy był też zrobiony casting na żółwia, bo przecież Wenek też jest tam bardzo, bardzo istotny, więc czy Wenek już też jest wybrany, bo on się chyba w filmie musi pojawić, nie wyobrażam sobie inaczej. W scenariuszu jest, więc myślę, że będzie, ale z tego co wiem, jeszcze nie castingowano żółwia, więc... Wiesz, on w ogóle ma odpowiednik w rzeczywistości. Był taki żółw tam w Afganistanie, tylko ja nie wiem, czy go ktoś przywiózł do Polski, więc ten Wemek naprawdę istniał. Może ten prawdziwy Wemek powinien zagrać tego filmowego, ale to, no mówię, to ja też już w castingi żółwia też nie będę się wtrącał. Jak tam wybiorą jakiegoś żółwia, który mi się na przykład nie podoba, to też będzie okej. Okay. Zaraz wracamy do Saturnina, bo przecież przy tej okazji się spotykamy, ale wspomniałeś, że pisałeś scenariusz razem z Bodo Coxem. Skoro mowa o tym reżyserze, to ja kocham jego dziewczynę z szafy i pamiętam, że kiedy jeszcze pracowałam w Canal Plus, był taki podział podczas programu. Ci, którzy byli zachwyceni tym filmem, i ja byłam w tym klubie, i ci, którzy mówili, że kompletnie jakoś on do nich nie trafia. Więc rozumiem, że ty byłeś też w tym fan klubie, bo gdzieś te dwie wasze wrażliwości musiały się spotkać. No tak, wiesz co, jak ja wyszedłem z kina po obejrzeniu tej dziewczyny z szafy, to ja nie wiedziałem, co ja mam ze sobą zrobić. Czy ja mam właśnie do szafy wejść, czy biegać po mieście. Naprawdę byłem ogromnie jakoś tak pod wrażeniem tego filmu i tej właśnie wrażliwości. I później jak się spotkaliśmy, to Bodo chyba, nie wiem, pod rząd z 5 moich książek przeczytał i się bardzo jakoś tak, mimo że jesteśmy na pewno różnymi ludźmi pod wieloma względami, to chyba tą taką wrażliwość mamy na tyle podobną, że się super jakby tak porozumieliśmy i właśnie przy każdym spotkaniu, teraz przy każdej rozmowie to tak się wydaje mi, że bardzo dobrze rozumiemy. Drodzy Państwo, to zanim się pojawi film, warto przeczytać książkę, bo wtedy sobie można uruchomić taki najbardziej intymny seans świata, czyli w głowie, bo te słowa, Kuba, pisane przez Ciebie uruchamiają bardzo wyraziste obrazy. Ja też polecam audiobooka Magda Cielecka, też bardzo dobrze brzmi w moich uszach, Tomek Organek, którzy nas wprowadzają w horyzont, ale teraz już wracamy do Saturnina i do kolejnego fragmentu. W liceum dojeżdżałem do Radziejowa autobusem. Był to prawdziwy rzęch, który na każdej nierówności dzwonił niczym wielka portmonetka pełna bilonu, a z samymi przejazdami wiązała się pewna tajemnicza sprawa. Otóż trasa z Kwilina do Radziejowa, zgodnie z informacją drukowaną na podłużnym bilecie, liczyła 7 kilometrów, a z kolei dokładnie ta sama trasa z Radziejowa do Kwilina 9. Domyślałem się, że w powrotnej drodze z Radziejowa nasz autobus zahaczał jakiś inny świat i to tam, w tej magicznej krainie, pokonuje nadmiarowy dystans 2 kilometrów. I ta magia, Kuba, pojawia się też w twojej opowieści. Kiedy w ogóle wpadłeś na taki pomysł, żeby ta książka była taką opowieścią, w której w zasadzie spotykają się dwa światy, świat żywych i umarłych, i one się w taki sposób bez szwów w zasadzie przenikają? Mhm.
To jest trochę związane z tym, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli z tym widzeniem takim świata w sposób magiczny przez tych moich bohaterów i to nie jest coś, co sobie wymyśliłem tak na chłodno i zaplanowałem, tylko po prostu ja też tak widzę ten świat i w moim obserwowaniu rzeczywistości te rzeczy, które odeszły, te, które jeszcze są, one też się bezszwowo łączą. Ja na przykład jakoś tak... Bardzo silnie ostatnio przeżywam to, że, bo czytam ostatnio właściwie tylko stare książki. Teraz czytam na przykład Williama Faulknera, wcześniej czytałem Prousta, no i tak jakoś się, nawet mam teraz taki ulubiony antykwariat uliczny, do którego chodzę i sobie coś tam wybieram takiego starego. Jest dla mnie jakoś takie nieprawdopodobne to, że ja istnieję w światach i wśród ludzi, którzy już dawno, dawno przestali istnieć, ale tak już bardzo, bardzo dawno, nikt o nich nawet nie pamięta. Nie istnieje nikt, kto się z nimi zetknął w jakikolwiek sposób. Ale to też mi w ogóle w żaden sposób nie zgrzyta ze sobą. Znaczy, jeżeli mówisz o tym, że w tej opowieści tak współżyją te światy i współistnieją tego, co nie było, tego, co jeszcze jest, to pewnie wynika z tego, że ja też tak bardzo mocno w takich światach funkcjonuje i pewnie wśród ludzi, o których myślę w głowie, jest bardzo dużo osób, które po prostu już nie istnieją od dawna i to nie przeszkadza mi o nich cały czas myśleć. No i nie wiem, z czego to wynika, to jest po prostu jakaś taka konstrukcja pewnie mojego mózgu. Nie mam takiego sztywnego podziału na żywych i umarłych, jakbym mógł tak powiedzieć. Wiesz, co mi przypomniałeś? Mam takie zdjęcie, które sobie przywiozłam z Lizbony. Jest tam taki targ Feira da Ladra i są tam panowie z takimi starymi czarno-białymi albumami i znalazłam kiedyś przepiękne zdjęcie dziewczynki, która jest dla mnie taką emanacją, esencją wdzięku i takiej radości życia. I ja sobie przywiozłam to zdjęcie, kupiłam bodajże za 2 euro i ono jest dla mnie takim przypomnieniem, żeby nigdy nie stracić takiej energii dziecka w sobie. Zawsze się zastanawiam w ogóle, czy ta osoba jeszcze żyje, czy nie, ale u mnie żyje bardzo intensywnie na parapecie. Zastanawiam się, Kuba, na ile ty świadomie właśnie pielęgnujesz w sobie takie cechy najpiękniejsze dziecka, czyli otwartość, empatię, spontaniczność, taką otwartość właśnie na to przenikanie się światów, a na ile to jest po prostu coś, co to dorosłe życie nie zdążyło w tobie stępić, o może tak? Ja tego chyba nie robię świadomie, to znaczy ja często wolałbym na przykład mieć pewne cechy w mniejszym stopniu, a inne bym chciał mieć zamiast nich, bo... A co byś chciał na przykład mieć? Pewność siebie. Przekonanie, nie wiem, jakieś tam własnej wartości i tak dalej, to pewnie tego bym chciał mieć więcej, a mniej w takim codziennym życiu. Nie wiem, chciałbym mieć jakiejś takiej właśnie tej wrażliwości, która jest czasami no taka niewygodna w codziennym funkcjonowaniu. Chociaż na pewno wiem, że no, jeżeli patrzeć tylko przez pryzmat moich książek, to jest zapewne plus. Natomiast nie wiem dlaczego, ale zupełnie nie straciłem takich cech dziecka typu, jak kupuję sobie kubełek lodów, to się naprawdę z niego tak absolutnie na maksa cieszę. I to jest trochę głupie nawet, że ja się tak cieszę z takich pierdół. Ja się cieszę razem z tobą, z tym, już to słońce widzę nawet na opakowaniu sprzed lat. No właśnie. I na przykład mam jakąś absolutnie gigantyczną przyjemność z tego, że sobie zamawiam książki jakieś na przykład na Amazonie, jakieś piękne wydania zagraniczne i sobie po prostu rozpakowuję tą paczkę, otwieram i wiem, że czeka tam mnie jakaś ogromna przygoda. Więc to jest też taka radość, która się zupełnie nie zmieniła od czasów dzieciństwa. Nawet jest większa, bo w dzieciństwie nie było mnie pewnie stać na to, żeby sobie co chwilę kupować książkę. Znaczy, no na pewno nie było mi stać. Nie wyobrażałeś sobie, że można chcieć czegoś więcej niż, co kosztuje więcej niż 15 zł, tutaj tak. Wracając do wstępu. Tak, tak. I ja nie wiedziałem też, że tyle książek istnieje, bo jak mieliśmy w kole księgarnię, no to ja wchodziłem tam, jak wracałem ze szkoły i patrzyłem, czy coś nowego się pojawiło. I myślałem, że to jakby to jest taki przegląd ogólnie nowości na świecie. A teraz wiem, że no jednak jest to trochę bogatszy wybór. Więc mam tą radość naprawdę taką zupełnie niestępioną. Ale z czego to wynika, to nie potrafię powiedzieć, bo to jest coś, co wiem, że jest, ale nie wiem dlaczego. Powiedz, czy te miejscowości, o których wspomniałam, czyli Radziejowo, Kwilin, czy to są miejsca, w których faktycznie żyli twoi przodkowie, czy one są też skonstruowane na potrzeby opowieści? Nie, to są prawdziwe miejscowości. Znaczy to jest Kwilno, to z którego pochodzi Tadeusz. Mhm. Tam jest też wspomniana miejscowość Skibin i ze Skibina jest właśnie ta Renia, która tutaj się pojawiła w komentarzach, jak nas witała.
moja kuzynka. No i to są prawdziwe miejscowości, które, z których pochodzi mój tata, jego rodzina i one dalej istnieją i tam dalej mieszka sporo moich krewnych. Nawet dzisiaj z kolei właśnie brat tej Reni, Wojtek, mi wysłał tam jakąś wiadomość, że dostał do mnie książkę i że zaczyna czytać, więc mam jakiś tam mniejszy lub większy kontakt z wszystkimi tymi ludźmi, którzy jeszcze w tych stronach tam żyją. To wszystko jest bardzo takie moje i moje rodzinne, jeśli chodzi o samo nawet położenie geograficzne. Ukłon w stronę Radziejowa, tak? Radziejów, tak, czyli w stronę Radziejowa. Tak. Ale dobrze, tak, odmieniłam jeszcze raz. Dobrze. Teraz tak. Napisałeś a propos tego funkcjonowania między dwoma światami. Myślę, że to jest bardzo bliskie wszystkim ludziom, które ja sobie stworzyłam taką kategorię, że jestem z terenu, bo ja jestem z Podkarpacia akurat i też w tej Warszawie już żyję kilkanaście lat, ale myślę, że to zrozumie każdy, kto przyjechał do jakiegoś miasta, w którym teraz żyje, ale przez wiele lat funkcjonował w innej rzeczywistości. Piszesz tak. Różnica między Warszawą a Kujawami jest taka, że na Kujawach nie wstydziłbym się, gdyby nagle zepsuł mi się samochód. Czuć tutaj to powszechne przyzwolenie na bycie prawdziwym człowiekiem, któremu wystaje włos z nosa, koszula wyszła ze spodni albo zepsuło się auto. Warszawa nie daje tyle swobody i wyobrażam sobie, że gdybym na przykład umarł na ulicy, zostałoby to odebrane jako coś mało taktownego. Na ile to jest przemyślenie Saturnina Markiewicza, a na ile to jest Jakub Małecki? No to jest bardzo Jakub Małecki i ja nie wiem, z czego to wynika, ale ja często mam okazję komuś pomagać pchać samochód, który się zepsuł. Naprawdę, to mi się zdarza w życiu bardzo, bardzo często. Czyli jak się komuś zepsuje, to ma dzwonić do Kuby Małeckiego, już ma duże doświadczenie. Tak, tak, tak. Naprawdę dobrze, dobrze pcham samochody. I chyba zauważyłem, że ludzie w Warszawie się trochę wstydzą tego, że pchają samochód. Że może wstydzą się tego, że mają, nie wiem, jakiś tani samochód, który się zepsuł, albo że w ogóle coś im nie wyszło, no bo samochód jak się zepsuł, to coś jest jakieś niefajne. Jak ja pamiętam, zresztą mój brat mieszka pod Kołem, czyli w miejscowości, pod miejscowością, w której się wychowaliśmy wszyscy z chłopakami, bo mam jeszcze brata Przemka, to, no to tam jakoś to wszystko było takie naturalne i normalne oczywiście. Ja tutaj nie mówię, że życie w mniejszym miasteczku jest, większe, niż, jest lepsze niż w tym wielkiej metropolii, ale jakoś tam chyba jest większe przyzwolenie na takie bycie człowiekiem niedoskonałym właśnie z tą koszulą, która wyszła ze spodni, z tym włosem, który wystaje z nosa, bo często w tych, nie wiem, modnych dzielnicach Warszawy życie wygląda trochę jak na Instagramie, czyli jest to taka tyrania sukcesu, że nikt się nie przyznaje do tego, że coś mogłoby nie wyjść, być krzywo, niewyprasowane, czy za mało kolorowe. Ale to może jest tylko jakieś moje wrażenie, może to się już tak na tyle przeniknęło w dzisiejszych czasach, że to, o czym mówi ten Saturnin, jest może pozostałością tylko po takich dawniejszych czasach. Słuchaj, umknęło nam jedno pytanie, które teraz mi wróciło do głowy, bo wcześniej jeszcze jedna z pań pytała o to, skąd w ogóle wziął się tytuł Saturnin. I to też jest ciekawe, bo znowu się okazuje, że fikcja literacka gdzieś ma swoje korzenie znowu w rzeczywistości. Znowu przywracasz takie życie, które gdzieś zniknęło z kart historii. A dzięki tytułowi twojej książki, dzięki twojej opowieści znowu człowiek wraca. No tak, ale to jest na tyle dalekie, wydaje mi się, od pierwowzoru, że tutaj nie można chyba mówić o takim jakimś świadomym bardziej przywracaniu. Po prostu jak byłem w Bibliotece Narodowej i się przygotowywałem do pisania tych partii rozgrywających się w przeszłości, to trafiłem na nazwisko jakiegoś żołnierza, trafiłem na nazwiska mnóstwo tam żołnierzy, tak? Ale jeden miał na imię Saturnin i to imię mnie tak jakoś urzekło, że od razu pomyślałem sobie, że kurczę, o to byłoby fajne, żeby to wykorzystać. Zwłaszcza, że nie tylko jedna osoba w tej książce ma na imię Saturnin i dlatego to imię było na tyle ważne, że pomyślałem, że wykorzystam je też jako po prostu tytuł książki i no i wzięło się to po prostu z tego grzebania w starych jakichś książkach i materiałach dotyczących czasów wojny. Saturnin Markiewicz jest młodym mężczyzną, 30-latkiem, człowiekiem, który, jak wspomina, od małego hurtem pochłaniał powieści przygodowe, fantastyczne, sensacyjne, wszystkie te, które pozwalają podczas lektury poczuć się kimś innym. Zamieniłbym się na życie z każdym bohaterem każdej czytanej przeze mnie książki. I słuchaj, wróciłam do Dygotu i tam też była przecież Irenka, która znikała między stronami, żyła w Piołunowie i w tysiącu innych miejscach.
I też była Hela, która obawiała się być jakakolwiek, więc dużo podobieństw jest gdzieś. Gdzieś te losy się przeplatają w trochę innych scenariach, jakby scenografia to jest inny czas historyczny i inna opowieść. Ale powiedz, jak było z tymi książkami w twoim życiu? Bo ja sobie dopiero niedawno zdałam sprawę z tego, kiedyś czytałam taki wywiad z psychologiem i trochę się przeraziłam, że książki też mogą być ucieczką. I zdiagnozowałam u siebie to, że ja czasami faktycznie uciekam w książki. A moja sobie tłumaczę, że wiesz, że tutaj się intelektualnie rozwijam, a przed czymś uciekam. No, w moim przypadku zawsze pewnie to było połączenie tych dwóch rzeczy, ale do pewnego momentu w życiu ja nie kojarzyłem książki z niczym innym, jak tylko z przygodą i z przeżywaniem jakiegoś życia ciekawszego niż to, które mam. No bo umówmy się, Zorro miał ciekawsze życie niż ja, jak miałem 8 lat, nie? Czy tam Tarzan, czy inny tam Indiana Jones. Bo ja takie książki czytałem. Czytałem książki przygodowe. To było w ogóle tak, że ja byłem zupełnie bezbronny wobec tych książek. I ja pamiętam, próbowałem sobie przypomnieć, jaki to był tytuł i to chyba byli Nędznicy, że ja przypadkiem wziąłem z półki rodziców książkę. Nie wiem, czy mi się okładka jakaś podobała, czy coś i zupełnie nieprzygotowany na to, ja to po prostu przeryłem i cały czas płakałem, bo w ogóle nie spodziewałem się, że to może być coś takiego, że książka może być taka, no tam Tarzan bije się z małpami i tak dalej, myślałem, że tutaj też będzie coś takiego, a tu kompletnie mnie to zaskoczyło i pamiętam, że właśnie byłem taki no bardzo tym przejęty, że jak to, że ja się czegoś zupełnie innego spodziewałem, no bo właśnie kojarzyłem książkę tylko i wyłącznie z tą wielką przygodą i nie oczekiwałem po niej żadnego wyzwania, nie wiem, intelektualnego ani nie wiem, nie oczekiwałem po nich tego, że ja się dowiem, nie wiem, o świecie czegoś, czy o człowieku, tylko po prostu chciałem się dobrze bawić. Myślę, że to była taka przyjemność, która się towarzyszy, nie wiem, młodym chłopakom, którzy grają na konsoli. Jakby to oni nie czują, że się przez to czegoś uczą, a na pewno się tam czegoś uczą, ale po prostu to jest dla nich frajda i to dla mnie też była frajda, więc do pewnego momentu tylko i wyłącznie oczekiwałem przygody po tym, co znajdę między okładkami. A gdybyś miał sobie przywołać takie trzy najbardziej poruszające lektury z dzieciństwa, które dzisiaj wspominasz po lata, ale może też takie lektury, do których się wróciło, mając już właśnie 30 kilka lat i nagle człowiek się w ogóle zastanawiał, nie czuję już tej opowieści, bo i takie historie rozczarowania też się po latach zdarzają, a są takie lektury, które czytane wielokrotnie cały czas tak bardzo mocno w nas wibrują. No to mi się ewidentnie tylko rozczarowania zdarzają, bo no teraz jakby te historie, które ja czytałem w dzieciństwie, nie robią na mnie takiego wrażenia ze względu na to, że ja już trochę więcej oczekuję po tej książce. O, Arleta Zaczyk to jest z kolei dziewczyna mojego brata, która pozdrawia, więc też pozdrawiamy. Którego brata? Przemka czy Radka? Przemka ze Szczecina, więc pozdro dla Szczecina. I tak naprawdę mówiłeś chyba nie o rozczarowujących lekturach. Co cię rozczarowało po latach? No przywiozłem sobie na przykład z koła kilka takich swoich ulubionych książek, które gdzieś tam znalazłem i tak próbowałem je otwierać i czytać. I ja na przykład w liceum uwielbiałem Michaela Crichtona, tego od Parku Jurajskiego takich książek trochę opartych gdzieś tam o rzeczy naukowe. No do tego już zupełnie jakby nie potrafię teraz czytać, bo jest to napisane w taki sposób, który mnie gdzieś tam nie przekonuje aż tak bardzo. A to już była książka, którą ja czytałem gdzieś tam w liceum, a te wszystkie takie wcześniejsze, no to były tylko takie właśnie przygodówki. Ja bardzo późno zacząłem czytać książki jakieś takie trochę dające mi jakiś inny wachlarz przyjemności, więc to nie jest tak, że nie wiem, przeczytałem Ferdurkę jak miałem 7 lat, no, i teraz sobie do tego wracam, więc mnie to gdzieś zachwyca. No bo jak miałem te parę lat, to ja tam czytałem właśnie te Tarzany. Także nie miałem takiego ponownego odkrycia żadnej książki. Zresztą ja nigdy chyba, nie wiem, ze dwa razy może czytałem jedną książkę po kilka razy, bo zazwyczaj mam to przekonanie, że tam jeszcze jest cała taka nieodkryta lawina tych wszystkich przyjemności, że szkoda mi no, jeść tą potrawę, której smak już znam. To pytanie od pani Ali. O, to będzie chyba trudny wybór. Którą książkę nazwałbyś książką swojego życia? No mam kilka takich, które by tu rywalizowały o to, ale skoro pierwsza mi przyszła do głowy akurat ta, to powiem tą. Wilk stepowy.
I to teoretycznie dosyć niedawno przeczytałem. Więc ten Wilk Stepowy, ewentualnie Sunset Limited Cormaca McCarthy'ego. Jądro Ciemności może. To już mamy konkretne wskazówki. Słuchaj, pozdrowienia ze szpitala w Czarnieckiej Górze. To mam nadzieję, że Kuba działa leczniczo też. Będziesz leczył słowem. Słuchaj, jesteś teraz tutaj zobowiązany również do tego. To muszę znowu przywołać Tadeusza Markiewicza z książki Saturnin, który mówi tak. Zacznę tylko zamartwiać się jednym, już co innego wychyla łeb, przypominając, że i tym się należy przejmować, a potem zaraz wyłazi łeb inny i jeszcze kolejny. Tyle zmartwień, że brak mi już sił, by się martwić, więc głowę mam całkiem pustą, jak nigdy. I słuchaj, to mi przypomniało mojego męża, bo u nas w związku jest tak, że to ja jestem tą zamartwiającą się, on jest tym pozytywnie widzącym świat. I ostatnio mi powiedział, ty sobie kolejkuj te zmartwienia. I stwierdziłam, że to jest w sumie też taka dobra rada i dla Tadeusza Markiewicza, znaczy akurat w jego przypadku raczej to by było nie do zastosowania, ale myślę, dla Saturnina już tak. Tak. Więc jak jest z twoim zamartwianiem się? Czy ty potrafisz się odciąć i faktycznie martwić się jedną rzeczą naraz, czy masz taką lawinę czasami zdarzeń, że to jest paraliżujące wręcz? Kurczę, ja mam coś takiego, że ja się przejmuję pierdołami, a wielkimi rzeczami nie. Na przykład ja miałem w tą sobotę taką sytuację, że przy mnie na ulicy Kruczej doszło do takiego bardzo poważnego wypadku. Motocyklista się czołowo zderzył z autem osobowym. Ja jechałem rowerem przed tym motocyklistą. I byłem pierwszą osobą, która udzielała pomocy temu motocykliście. Ja się w tym super odnajduję w takich sytuacjach. Jak biegłem do tego faceta, który leżał bez ruchu, to byłem w sumie przekonany, że on prawdopodobnie nie żyje, bo to wyglądało bardzo, bardzo strasznie. Ale ja w takich sytuacjach jakby jestem przekonany, że okej, dzieje się już coś takiego bardzo, bardzo poważnego, że mi to trochę ten świat zwalnia. Ja się w tym odnajduję i nie jestem przerażony, nie jestem, jakbym miał tam tego faceta, nie wiem, we krwi reanimować, to pewnie bym to zrobił. I nie wiem, dlaczego w takich sytuacjach się potrafię odnaleźć, a nie potrafi się kompletnie odnaleźć w tym, że ktoś na mnie krzywo spojrzał, czy kiedyś w liceum komuś coś powiedziałem i ten się ktoś zaśmiał, bo to było głupie i ja na przykład potrafię sobie teraz to przypomnieć. Czyli mam zupełnie jakby brak odporności na te takie drobiazgi, na, nie wiem, opinię, którą ktoś ma na mój temat, na to, żebym czegoś głupiego nie powiedział w towarzystwie, albo żebym się nie wygłupił gdzieś na, nie wiem, festiwalu literackim, gdzie są wszyscy tacy mądrzy, a jestem tylko jeden głupi. I na takie rzeczy jestem bardzo bezbronny w stosunku do takich rzeczy, ale jeżeli dzieje się coś naprawdę takiego poważnego i trudnego, to ja się wtedy w tym potrafię doskonale odnaleźć gdzieś tam. Więc no. Słuchaj, muszę cię zapytać, udało się uratować tego człowieka? Tak, on nie wymagał takiej ode mnie pomocy medycznej, tylko że jakby ja się nim zajmowałem do momentu przyjazdu po pogotowia i wziąłem od niego w ogóle numer telefonu i do niego napisałem wieczorem i się okazało, że miał tylko złamany, znaczy no tylko, miał złamany obojczyk i jego wypisali, więc ale to była tylko zasługa tego i to jest też dobra informacja dla wszystkich motocyklistów, to znaczy on miał bardzo profesjonalny sprzęt, no bo ja też jeździłem na motocyklu, jeździłem, wiesz, ubrany tak jak jestem teraz, nie? I to jest najgłupsza rzecz, którą można zrobić. On miał bardzo profesjonalny kombinezon i buty i to wszystko, bo jakby wypadek nie był z jego winy, ktoś mu wyjechał. Nie? Dlatego no, warto jednak w ten sprzęt zainwestować, bo gdyby on był ubrany tak jak ja jeździłem w jakichś sobie trampeczkach i w jeansach, no to byłoby po chłopie, bo on był, kask to miał cały już pogniatany po pępach. Czyli w takich skrajnych sytuacjach włącza ci się tryb zadaniowy, wiesz konkretnie co masz do zrobienia i po prostu działasz jak automat. W sytuacjach wydawałoby się błahych, potrafisz się przejmować. Pamiętam, Kuba, kiedy rozmawialiśmy w Krakowie, powiedziałeś, że miałeś jedno takie spotkanie z czytelnikami, które się nie odbyło, bo zamknąłeś się w hotelu i do nich nie wyszedłeś po prostu, tak? Mówi tak, ci to też, ja się uśmiecham, ale tylko dlatego, że sama zawsze mam w torebce stoperan na wypadek rozstroju nerwowego, więc jak mówimy tu szczerze, no to są nasze słabości, możemy być oazą spokoju, a w środku jest burza. Więc powiedz mi, jak to wyglądało, że co, ty się zamknąłeś w tym pokoju, powiedziałeś, że co, nie wyjdziesz, bo no to czego się bałeś? To było moje pierwsze spotkanie i ja byłem człowiekiem, który nigdy nie poradził sobie z żadnym referatem na studiach. Każda wypowiedź przed klasą, publiczna i tak dalej, to był dla mnie taki absolutny koszmar. Ja się na przykład budziłem rano i ja wiedziałem, że ja mam jeszcze na przykład 96 dni do referatu z angielskiego. Nie? Jakby to była, ja to wszystko miałem, tak. Więc to było coś, co mnie absolutnie przerażało i jak się zgodziłem na któreś to spotkanie autorskie, no bo zawsze odmawiałem, ale w końcu się zgodziłem, to było to pierwsze, na które pojechałem do Cieszyna i
O, Agata Roszak to też jest moja rodzina, więc też pozdrawiam. Jezu, sama rodzina to może. Sama rodzina, słuchaj, przyjaciele. I po prostu ja tego pierwszego spotkania nie dałem rady doprowadzić do finalizacji. No ja się bardziej bałem tego, że ja się tam wygłupię i że na przykład nic nie powiem, niż tego, że się jednak wygłupiłem, że tam nie poszedłem w ogóle, bo nie wiem, wstyd mi było przed organizatorami i tak dalej. Ale to było coś takiego jak, nie wiem, miałabyś rzucić do wody, żeby kogoś tonącego uratować i ci po prostu ciało odmawia posłuszeństwa. I nie wiesz, tak, dlaczego tak się stało, bo przez całe życie myślałaś o sobie na przykład jako o człowieku odważnym. No to tak samo było tam. Ja po prostu nie dałem rady. Wiedziałem, że to jest najgłupsza rzecz, jaką mogę wtedy zrobić. No, dorosły chłop się boi pogadać z ludźmi, nie? Którzy jeszcze przyszli, bo może czytają jego książki. Ale to było silniejsze ode mnie, więc to, że ja w ogóle teraz biorę udział w tych wszystkich spotkaniach, że daję radę na przykład, no nie wiem, tak jak dzisiaj z tobą porozmawiać, no to jest dla mnie w ogóle super, super sprawa, bo miałem z tym ogromny problem i dalej mam o tyle, że to nie jest coś, co bym robił, wiesz, swobodnie i z przyjemnością jakąś wielką. No bo jestem gdzieś tam trochę zawsze zaniepokojony mniej lub bardziej, ale to i tak jest w ogóle cud dla mnie, że ja to robię. Kuba, a nie dodają ci skrzydeł takie piękne słowa, bo ty akurat pamiętam dokładnie to spotkanie z Krakowa, jego energię. Zresztą powiedziałam to wtedy na głos. Słuchaj, to było rok temu, a ja mogę przytoczyć, ja mam stop klatkę w głowie. Była cała sala ludzi, głównie kobiety, to też pamiętam. I wszystkie one miały taki rozanielony uśmiech, patrząc na ciebie. I nie chodziło tylko o to, że jesteś przystojnym autorem, to jedno i wszyscy to wiemy, ale chodziło, Kuba, o twój rodzaj wrażliwości, o to, co piszesz i jak piszesz. I powiedziałam wtedy na głos, że dawno nie czułam takiego przepływu po prostu dobrych myśli i energii do autora, jaki ty masz na swoich spotkaniach autorskich. Prowadzę tych spotkań wiele. Jest zazwyczaj sympatia, ale tamto po prostu ja czułam, że ci ludzie jakby cię przytulali mentalnie, siedząc po prostu. Więc czy to ci nie dodaje skrzydeł, takie też potwierdzenie w oczach innych, które każdemu z nas jest potrzebne? No wiesz co, ja się w ogóle trochę nawet wzruszyłem, jak o tym mówisz, ale nie wiem, ja chyba sobie gdzieś na tyle silny zbudowałem, nie wiem, pancerz wokół siebie, że ja codziennie dostaję naprawdę kilkanaście jakichś takich super pozytywnych informacji, wiadomości od ludzi, nie? Że ludzie do mnie piszą, czy to maile, czy na Facebooku. I mi jest z tego powodu bardzo miło i każdej osobie zawsze odpisuję, ale później jakoś nie łączę to z tym, że to było do mnie tak bezpośrednio. No, okej, ktoś lubi autora książki Dygot, czy książki Horyzont, czy książki Saturnin, ale trudno mi to skojarzyć, że to jakby jestem ja. Widzisz, co państwo piszą? Ja nie jestem rodziną, ja jestem wierną fanką. Znowu chcesz tutaj powiedzieć, że tylko rodzina siedzi, a tutaj jest cała rzesza wiernych fanów. O. No więc jak ty sobie to tłumaczysz, że co, nie do ciebie ten mail był? No przecież do ciebie ktoś go napisał, do ciebie się uśmiechali. Wiem, że do mnie, tylko że to jest tak, że jakoś tego tak głęboko do siebie nie dopuszczam. To znaczy, może to traktuję, że to ci ludzie bardziej te książki lubią, a nie mnie. Nie wiem, jakoś tak może trudno mi w to uwierzyć. W kontekście tego, co ja zawsze, nie wiem, o sobie myślałem i co pewnie nadal sobie myślę. Ja sobie kiedyś, nie wiem, jakoś niedawno uświadomiłem, jak siedziałem na jakimś spotkaniu autorskim i rzeczywiście miałem taki super jakby pozytywny, no bo zazwyczaj, tak jak mówisz, jest na tych spotkaniach bardzo miło. Ja sobie pomyślałem, Jezus Maria, gdyby ci ludzie wiedzieli, jak bardzo ich opinia o mnie się różni od tego, co ja o sobie myślę, to byliby w szoku. Jak ja to znam i myślę, że wiele osób to zna z tego życia. I może to jest coś, co nie jest aż wcale takie rzadkie, tylko że wiele osób przeżywa to, o czym ja mówię, więc no tak po prostu mam i tak jest. Jak się dużo tego dzieje i te rzeczy są takie bardzo, bardzo pozytywne, no to czasami na chwilę jakby mi ten pan też odpuszcza. Nie wiem, kurde, czy ja mogę w ogóle o tym publicznie mówić, ale mi się takie małe marzenie spełniło jakiś czas temu, bo napisała do mnie wiadomość Olga Tokarczuk, że przeczytała Saturnina i że jej się bardzo podobał. I ja w ogóle, wiesz, myślałem, że może się ktoś pod nią podszywa, albo że to, nie wiem, że... Nie wiem, ciarki ja mam, chociaż to nie moja książka. Tak, ja naprawdę, to było spełnienie jakiegoś mojego małego marzenia. No i to wtedy na przykład przy czymś takim coś sobie tak przez
godzinę czy dwie, myślę, bardziej pozytywnie, ale gdzieś po pewnym czasie i tak wracam do tego swojego starego nawyku myślenia o sobie i może jeszcze mnie czeka taki miły moment, kiedy bardziej, wiesz, będę tak patrzył na te pozytywne strony, ale jeszcze na niego czekam. Kuba, pani Małgosia właśnie napisała, jak autora dopiero poznam, a dziś poznałam jako cudownego człowieka. Sobie zakoduj to zdanie, tam gdzieś w sercu bardzo mocno. Twoja siła, Kuba, to jest dla mnie zawsze szczerość i autentyczność. Zawsze przywołujesz któryś raz tutaj podczas tych rozmów słowa Mikołaja Grimberga. On kiedyś robił taki fantastyczny projekt Dużo kobiet po śmierci swojej mamy. Jeździł po całym świecie i fotografował kobiety na ulicy, bez żadnego backstage'u, makijażu, tylko tak jak stały. I obok tych zdjęć były fragmenty jego rozmów. Jedna z pań się zapytała, jak ma się ustawić, czy przodem, czy bokiem, jak do tego aparatu. I on jej powiedział zdanie, bądź sobą, nie można być źle sobą. I to, Kuba, jesteś sobą i to jest twoja siła. Kolejny fragment, który nam pokaże, z czym się mierzy Saturnin Markiewicz. Od kiedy pamiętam, wszystko musiało być dobrze. Kiedy na powierzchni naszego świata pojawiała się rysa, mama rzucała się natychmiast, by ją po cichu polerować. Na przykład, kiedy za pierwszym podejściem nie zdałem egzaminu na prawo jazdy. Nie mówiliśmy o tym głośno. Właściwie nie mówiliśmy o tym w ogóle. Jakby ktoś kogoś przyłapał na masturbacji. Niby się stało, ale jednak nie. Do pewnego czasu wydawało mi się to zupełnie normalne. Kuba, to na jakim etapie życia teraz jesteś? Czy ty sam też masz w sobie taką właśnie chęć do polerowania wszystkich rys? Czy właśnie takie przekonanie, że to właśnie te rysy i blizny tworzą prawdziwego człowieka? Kurczę, ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że chyba do różnych elementów rzeczywistości podchodzę inaczej. Czyli na przykład... Rys na sobie widzę mnóstwo i ich staram się nie polerować, ale często może na przykład te rysy staram się polerować na relacjach moich z innymi ludźmi, że chcę wierzyć, że na przykład one są pozbawione wad, bo może, nie wiem, to by coś złego powiedziało o mnie czy o tej osobie, jakbym sobie pomyślał, no nie wiem, na przykład czasem ktoś mnie denerwuje, albo ja czasami kogoś denerwuję, albo z tym kolegą to tak w sumie czasami mi się nie chce gadać, a czasami mi się bardziej chce, a wolę wierzyć, że zawsze mi się chce z nim gadać. Nie? I myślę, że to w pewnych tylko rejonach rzeczywistości staram się może udawać, że jest jakoś tak inaczej niż jest. No ale tak jak mówiliśmy wcześniej, no to jeżeli chodzi o mnie samego, to ja raczej, nie wiem, pewnie nawet, kurde, więcej rys widzę niż jest, tak sobie myślę. No właśnie, we wszystkich wywiadach z tobą jest taka trochę lekka asekuracja, nawet jeżeli są te pochwały i te wszystkie fanki, które teraz piszą cudowne słowa do ciebie. I Kuba, postanowiłam sobie dzisiaj, że dam ci zadanie do wykonania, ale to będzie zadanie też dla wszystkich tych, którzy są po drugiej stronie i myślą podobnie jak ty. Takich osób wątpiących w siebie założę się, że jest mnóstwo, chociaż czasami musimy udawać, że jest inaczej. Powiedz mi 5 zdań o sobie prawdziwych, ale pokazujących Kubę Małeckiego po prostu, który jest w stanie się docenić i za coś pochwalić. 5 zdań. Ja wiem, że to jest, no wydaje się, że dużo. Ja kiedyś dostałam takie zadanie od swojej przyjaciółki. Jechałyśmy, słuchaj, w pociągu, kazała mi stworzyć listę 30 swoich dobrych cech. Powiedziałam, że tylu nie ma w ogóle. Powiedziała mi, że nie wysiądziemy, dopóki tego nie stworzę i że mam sobie to zachować w archiwum. Więc ja ci upraszczam to zadanie do 5 zdań. Ale 5 pozytywnych zdań o tym, co nie wiem, co zrobiłem, tak? Czy tak, na temat ciebie jako przyjaciela, pisarza, kumpla, męża. Fajne cechy, które uważasz, że w sobie masz i które możesz to z czystym powiedzieć, że tak jest. I je zauważyć, bo zazwyczaj mówimy, wiesz, o tych rysach. I w siebie czasami sami siebie biczujemy. Doskonale to znam. Uratowałem trudne zadanie. No tak. Nie każdy by się zatrzymał, nie każdy by poszedł z nieczulicy jeszcze w czasach COVID-a, proszę cię. Kiedyś ratowałem pana, który się topił. To już dwa. Już dwa. Dalej jestem przyjacielem człowieka, którego przyjacielem byłem 20 lat temu. Mimo, że nasze drogi się rozeszły. Mówisz bardzo o Bachu? Tak. Co by twoje koty o tobie powiedziały na przykład? Słuchaj, tam się teraz pchało przed kamerę. Chyba też jesteś dobrym tam, dobrym człowiekiem. No jestem regularnie w karmieniu kotów. Błagam cię, 3 zdania jeszcze, bo tutaj się chcesz wykręcić.
Kurczę, to jest naprawdę najtrudniejszy moment w historii moich rozmów z kimkolwiek przed kamerą. Przepraszam. Nie, ale to jest może dobre, dobry sposób na to, żeby mnie gdzieś przełamać. Słuchaj, państwo ci podpowiadają. Inteligentny, oczytany, przystojny, szczery, ciężko dobra, pracujący, wiem. Ale teraz swoje, no. No pracowity jestem na pewno. Konsekwentny jestem i no, uważny na ludzi. Dobra, to jest. Jest. A gdyby ktoś ci powiedział, że jesteś czuły, to jest dla ciebie komplement, czy to jest coś, od czego się męski świat oddziela? Nie, powiem już tak bardzo brzydko, w dupie mam jakby męskość i męski świat. Wiem, że jestem czuły i na przykład często płaczę i już się dawno uwolniłem od tego, że nie, w filmach sensacyjnych Steven Seagal nie płakał. Nie. Mam to gdzieś. Też się nauczyłem tego, że wcale ta taka męskość filmowa i stereotypowa do niczego nie jest potrzebna, a zwłaszcza kobietom, bo nikt nie oczekuje po mężczyźnie tego, że będzie ją bronił na ulicy przed zbirami, bo generalnie no, taka sytuacja się w życiu raczej nie zdarza. Jak się zdarza, to raczej też jak znasz aikido, to nie pokonasz 5 chłopaków z Grochowa z nożami. Tak? No, jakby tak. To taka męskość jest do niczego niepotrzebna. Jeżeli miałbym sobie wybrać cechę, z którą bym chciał być kojarzony, czy to miałaby być czułość, czy jakaś taka typowa męskość, to stawiam na to pierwsze zdecydowanie. Zdecydowanie. Słuchaj, państwo mi to piszą, Weronika, nie zaliczaj prostych zdań. Dobre zadanie, czyli w sumie będziesz musiał zaraz rozwijać. Dobra, nie będę ci przyciskać do ściany, bo tutaj nie o to chodzi, więc powiedzmy sobie, państwo zresztą piszą, że będzie o czym myśleć wieczorem, więc tak, tak, bardzo bym chciała, żeby to było zadanie dla nas wszystkich, żeby sobie zrobić listę dobrych cech i jak będzie nam gorzej w życiu, to do nich wracać, bo każdy z nas ma supermoce. Kuba, to jeszcze niech się pojawi wątek dotyczący, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe z perspektywy mężczyzny, akceptacji własnej cielesności. Tam jest takie piękne zdanie, nie wiem, czy je przytoczę dokładnie, ale fragment dotyczący piegów, że nawet nie wiedziałem, że je mam, dopóki nie poszedłem do szkoły. I myślę, że każdy z nas ma jakąś taką cechę w wyglądzie zewnętrznym, która mu do pewnego momentu w życiu w ogóle nie przeszkadzała. Dopóki na przykład nie usłyszał, nie wiem, tak jak ja, że ma odstające ucho, albo nie wiem, ktoś ma krzywy nos, albo nie wiem, za duże biodra, nie wiem, mówię o problemach, które bardzo często słyszę z ust kobiet. I w momencie, kiedy jesteś dzieckiem, to w ogóle ja kocham patrzeć, jak dzieci stoją przed lustrem i w ogóle jest taki wręcz rodzaj samozachwytu, tak. Że im się wszystko w sobie podoba. A potem właśnie ktoś nam powie, że słuchaj, no wiesz co, fajnie wyglądasz, ale mogłabyś sobie na przykład, nie wiem, to ucho poprawić. I ten nasz bohater ma coś takiego, że nawet nie wiedział, że ma piegi, dopóki nie poszedł do szkoły. I dla mnie jest naprawdę przejmujący ten fragment, kiedy on bierze pumeks i próbuje usunąć z tego swojego ciała piegi, które swoją drogą są czymś cudownym dzisiaj dla mnie. Ale powiedz, jak ty jako dorosły mężczyzna, czy ty, bo dla mnie to jest trochę zamknięty świat, jestem przyzwyczajona do tego, że zazwyczaj, kiedy mówimy o kompleksach, to kobiety na przykład między sobą o tym rozmawiają, a świat mężczyzn w takich sytuacjach mi się jawi podwójnie samotny, że wy nawet jeżeli macie jakiś problem, no to głupio o nim pogadać z kumplem, jak to jest? Tak, tak. No myślę, że tak. Myślę, że ta samotność właśnie jest taka, jak mówisz, podwójna. Trudno się pewnie zdobyć mężczyźnie przy drugim mężczyźnie. Też zależy, jacy to są mężczyźni. Ja mam gdzieś wokół siebie takich ludzi i to są paradoksalnie często osoby, z którymi się nie widzę tak często, że na przykład mógłbym im powiedzieć takie rzeczy. Ale rzeczywiście na pewno jest tak, że przecież do pewnego momentu w życiu my nie znamy pojęcia, że coś jest ładne czy brzydkie, no bo skąd mamy wiedzieć, że na przykład większość osób uznała, że nie wiem, w dzisiejszych czasach kobieta o kształtach rubensowskich już się nie podoba, ale kiedyś się podobała. To jest tylko kwestia jakiegoś ustalenia, a nie tego jakiegoś obiektywnego faktu, że taka kobieta może się podobać czy nie. Są mężczyźni, którzy lubią takie kobiety, są mężczyźni, którzy lubią inne kobiety. Są kobiety, którym się podobają łysi faceci, a są kobiety, którym się podobają faceci z długimi włosami i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby nie ma tego takiego obiektywnego, tak jak mówisz, tobie się podobają piegi i ten Saturnin, gdyby wiedział, że jest taka Weronika na świecie, której się podobają piegi, to jemu by się pewnie łatwiej żyło, tak? Ale jemu się wydawało, że pewnie nikomu się nie podobają. Dlatego dopiero właśnie konfrontacja z opiniami innych jest dla nas taka formująca i no, ci mają szczęście, którzy się zmieszczą akurat w kanonie obowiązującym w danym czasie, w danej podstawówce na przykład, tak? A ci, którzy się nie zmieszczą, jest to wtedy mają problem i mnie w moich książkach interesują tylko ci ludzie, którzy się nie mieszczą. Ja w ogóle jakoś nie
próbuję pochylać nad bohaterami, którzy są udani, którzy są człowiekami ludźmi sukcesu, którzy mają w życiu jakoś łatwiej niż trudniej i jakoś mnie jest zdecydowanie bliżej do tych bohaterów, którzy muszą pewne rzeczy poprzekraczać i poprzełamywać w sobie czy wokół siebie, żeby mieć to samo, co inni mają bez mrugnięcia okiem. Pani Ewa mówi, że piegi usuwała niedojrzałymi porzeczkami albo wcierała cytrynę. Dziś o nich nie pamiętam. Słuchaj, Kuba, jesteśmy dzisiaj u ciebie w domu i pani Agnieszka mówi, że nie może oderwać wzroku od ściany. Uwielbiam cytaty i pytanie, co jest napisane w największej ramce? To jest cytat z takiego japońskiego poety Basho. I to są słowa: "Even in Kyoto, hearing the cuckoo's cry, I long for Kyoto." Czyli nawet kiedy jest w Kyoto, ten mężczyzna, słysząc wołanie kukułki, i tak już tęskni za tym Kyoto. Czyli że to jest taka tęsknota za miejscem, nawet jeżeli ty w danym momencie w nim przebywasz. Że nie musisz być oddalony geograficznie i opuszczać tego miejsca, bo możesz do niego tęsknić nawet jak nim jesteś. No to na przykład jest taki moment, kiedy żegnasz się z kimś ukochanym na dworcu i przecież jeszcze go przytulasz, ale już do nim tęsknisz. Prawda? Więc to myślę, że się zdarza. Słuchaj, bardzo trudne pytanie, ale bardzo mnie ciekawi, co odpowiesz. Pan Piotr zapytał, czy wymieniłbyś szczególną wrażliwość za pewność siebie? To jest takie pytanie z rodzaju, czy wolałbyś być trochę głupi, bo by się łatwiej żyło. Na przykład, nie wiem, czy świadomie bym to zrobił. Na pewno gdybym już był pewny siebie, to bym odpowiedział, że tak, że chcę być dalej pewny siebie, nie chcę mieć tych wrażliwości, ale to jest za trudne pytanie. Zostaw tą wrażliwość, proszę cię. Po co komu ta pewność siebie? No, wrażliwość, dobra, tyle nam dajesz dzięki tej wrażliwości, to jest, wiesz, egoizm przeze mnie jako czytelnika przemówił, ale zadecydujesz to sam. Umawiamy się, że zostawiam w takim razie. A tą pewność siebie ulepimy z tego marcepanu, dobra? Niech będzie. A jak już zjemy ten marcepan, to jest cudowne zdanie, znowu nie będę z pamięci, ale tam jest taki moment, kiedy Saturnin jest u mamy, je i mówi, że jest tak obiedzony, że czuje się, jakby był po lekkiej narkozie. I ja to przyjąłem do naszego słownika domowego, jak jemy porządny obiad, to się czujemy jak po lekkiej narkozie. Ale teraz na chwilę jeszcze zmieńmy nastrój, bo w tej książce jest dużo światła, ale też jest dużo mroku, jest też wojna. I wojna, Kuba, jak u ciebie w zasadzie we wszystkich książkach jest pokazana poprzez detal, czyli nie ma takiego spojrzenia gdzieś tam z drona, gdzie widzimy oddziały wojsk, jakąś taką masę, tylko konkretne uczucia człowieka. I dla mnie bardzo przejmujący jest ten fragment: chyba będę musiał strzelać do żywych ludzi, których ktoś kiedyś rodził, głaskał po głowach, całował i którzy przed pójściem na wojnę słyszeli być może tak jak ja, tylko w innym języku, że mają na siebie uważać. Jak konstruowałeś te, no wiadomo, że nikt z nas nie żył w czasach wojny, ale czy miałeś jakieś takie przed laty rozmowy rodzinne z babcią, z jakimiś dalszymi krewnymi, z ludźmi, którzy te czasy pamiętają i mogli ci opowiedzieć trochę o strachu, o emocjach? Inna sprawa, że o tych emocjach sprzed lat wielu ludzi starszych w ogóle nie chce rozmawiać, tak jakbyś w ogóle się zamrozili emocje po tym wszystkim, tak, co się działo. Więc jak próbowałeś wejść do wnętrza głowy człowieka, który jest młodym człowiekiem, idzie w zasadzie na wojnę, dwa razy na wojnę w przypadku Tadeusza Markiewicza? No wiesz co, paradoksalnie, jeżeli chodzi o opisywanie tych emocji, które mu towarzyszyły, bo na pewno wyzwaniem były te wszystkie realia historyczne, bo one zawsze są dla mnie wyzwaniem. Ale jeżeli chodzi o te emocje, to paradoksalnie było bardzo łatwo, bo zobacz, przecież ten Tadeusz Markiewicz, ten bohater, który idzie na wojnę, on też nigdy nie był na wojnie. Nie? No tak. I przecież ja mogłem sobie doskonale wyobrazić to, co ja bym czuł, gdybym teraz szedł po prostu gdzieś w jakimś lesie z jakimiś facetami. Bo żaden z nich nigdy nie był na wojnie. I to jest ten paradoks trochę myślenia, że my o nich myślimy jako ludziach, którzy byli na wojnie, ale przecież oni też nigdy nie byli na wojnie. Oni dopiero się znaleźli w jakimś lesie i nie wiedzieli, co to jest wojna, i oni nawet sobie nie wyobrażali, co to jest. No szli tam, coś jedli, coś pili, i zanim w ogóle doszło do jakiejkolwiek wymiany ognia, to często już było albo po wszystkim, albo ich rozwiązywali oddział, albo oni się nie zdążyli obrócić, a już mieli jakąś kulę w brzuchu i tyle z tej wojny, że to nie jest tak, że oni uczestniczyli w 7 bitwach i byli, wiesz, doświadczonymi żołnierzami, którzy tam mają jakieś w ogóle
cokolwiek do powiedzenia o tej wojnie. To był chłopak, który, nie wiem, kurde, jeszcze miesiąc temu orał pole i teraz nagle jest w jakimś mundurze i się idzie, jest mu zimno i ma za małe buty na przykład. To było to całe doświadczenie. Więc jakby nie miałem problemu z tym, żeby się wczuć w emocje kogoś takiego, bo myślę, że ci ludzie byli bardzo podobni, no, na przykład, no, nie wiem, do mnie tak. Jest też taki fragment, w którym piszesz: w oczach ich wszystkich widzi to samo gwałtowne pragnienie wiary w cokolwiek. Nauczył się je rozumieć. Życie to krótki czas pomiędzy jedną a drugą szarością. Każdy próbuje nasycić znaczeniem, bo im bliżej drugiej szarości, tym trudniej się pogodzić z tego znaczenia dudniącym brakiem. No i to jest taki fragment, Kuba, który powoduje, że szczęśliwie nie żyjemy w czasach wojny, ale myślę, że każdy z nas ma takie momenty w życiu, kiedy sobie myśli, że właśnie życie to jest krótki czas pomiędzy jedną a drugą szarością. I każdy te fragmenty próbuje nasycić jakimś znaczeniem. Czym ty nasycasz takie momenty w momencie, kiedy no właśnie dzieje się dużo złego i zaczynasz się zastanawiać, nie wiem, czy tak masz, ale chyba każdy tak ma. Jaki jest w tym wszystkim sens? Co cię motywuje do tego, żeby wstać rano i cały czas robić swoje? No wiesz, taką myśl mam prawie przez cały czas, ale trudno mi znaleźć alternatywę. To znaczy, no, wstaję z łóżka, bo co mam zrobić w sumie? No to tak w dużym skrócie, oczywiście. Może paradoksalnie to jest związane z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że skoro nie ma co liczyć na żadne wielkie nagrody na koniec życia, to po prostu ja się cieszę tym, że jutro przyjdzie do mnie ta książka, którą sobie zamówiłem, jutro kupię sobie coś dobrego, słodkiego do zjedzenia, zrobię sobie dobrą kawę, pójdę sobie na spacer i myślę, że to i tak już jest bardzo dużo. A jeżeli chodzi o wstyd w tej książce, jestem Saturnin i cierpię na syndrom DDW, dorosłego dziecka wstydów. Ile tego wstydu jest u ciebie w życiu? Bo to jest tak, że my czasami wstydzimy się za siebie, wstydzimy się za innych i to jest chyba coś, co właśnie powoduje, że my nie potrafimy normalnie głęboko odetchnąć, bo cały czas oglądamy się, jak właśnie, jak ktoś zareaguje, jak odbierze to, co robimy. Ile tego wstydu jest dzisiaj w tobie? No, dzisiaj pewnie mniej niż, nie wiem, 5 lat temu, ale to jest ciekawe, że ja potrafię do dzisiaj sobie przypomnieć coś, co powiedziałem, nie wiem, w podstawówce i ktoś się jakoś krzywo uśmiechnął. I nie wiem, z czego to wynika, że czasami w sobie pozostają. Tak, że takie dziwne rzeczy. I ja na przykład ostatnio zrobiłem coś takiego, bo 5 lat temu, czy nie, 8 lat temu przyjechał do nas tutaj, do Warszawy, taki nasz znajomy z Filipin. Ja go nie odebrałem wtedy z lotniska, tylko przyjechał taksówką do mieszkania do mnie, bo ja wtedy miałem to robotyczne nastawienie, że ja muszę od tej 6, tam od 7 do na przykład 16 pracować, więc jak on przyjechał w ciągu dnia, to nie chciałem przerywać tej pracy, tylko chciałem jakby mu poświęcić czas wieczorem, ale nie odebrałem go z lotniska. Ja się tym strasznie się tego wstydziłem przez ostatnie kilka lat, że ja byłem takim idiotą, że ja po niego nie pojechałem. Bo przecież świat by mnie się nie zawalił. Przez kilka lat? Tak. I ostatnio po 7 latach tego wydarzenia napisałem do niego, on ma na imię Mark, i napisałem do niego no bo mamy tam kontakt, że słuchaj, ja wiem, że trochę cię zaskoczę, ale 7 lat temu przyjechałeś do nas i ja cię nie odebrałem z dworca, ja cię bardzo przepraszam. Ja w ogóle o tym nie pamiętam, mówi tam, tam w ogóle luz, ja nie pamiętam, czym ja wracałem z tego lotniska. Więc często ja się nawet zadręczam rzeczami, których nikt na przykład nie pamięta. I ja nawet wiem, że pewnie oni tego nie pamiętają, a mimo wszystko gdzieś tam się tym przejmuję. I to jest pewnie tak samo jak z tymi rzeczami, o których mówiłaś, że na przykład ja się dobrze odnajduję w tych takich dużych wyzwaniach, czyli na przykład, tak jak mówiłem o tym wypadku samochodowym i tak dalej, to tam nagle się sprawdzam, a potrafię się przejmować jakimiś pierdołami, to tutaj chyba też tak jest, że może się nie wstydzę jakichś takich wielkich rzeczy, tylko się wstydzę, nie wiem, tego, że jak kiedyś się z jakąś dziewczyną pocałowałem, to mniej się z zębami się zderzyłem i tak dalej. A ona pewnie nie pamięta, kim ja jestem. Teraz się, słuchaj, chwali i żałuje, kogo zostawiła, słuchaj. Albo jej podziękowano oczywiście. Słuchaj, ale jest taki moment w tej książce, który też mówi bardzo dużo o takim
braku komunikacji pomiędzy najbliższymi, gdzie piszesz o tym, że w zasadzie ludzie są trochę jak z innych planet i nawet gdyby chcieli, to nie mogą do siebie dotrzeć, nie mogą się usłyszeć. Jest taki fragment, kiedy Saturnin mówi, aż miałoby się ochotę chwycić w ręce cały ten dom razem z nimi w środku, wykręcić i wycisnąć z niego coś autentycznego. Jest taki fragment, który znowu w poetycki sposób, w taki esencjonalny pokazujesz Saturnina, który jest złością, on w zasadzie jest cały w pięściach, bo ma ochotę wręcz uderzyć tych swoich bliskich i w pewnym momencie zaczyna krzyczeć, wydzierać się na swojego dziadka. Czy miałeś kiedykolwiek w swoim życiu taki moment, kiedy właśnie straciłeś kompletnie kontrolę, kiedy te wszystkie emocje i ta nasza ułożoność, to bycie w gorsecie, że tu tak wypada, tu nie wypada, kiedy to wszystko po prostu wybuchnęło i najpierw coś powiedziałeś, a potem w ogóle pomyślałeś, czyli ja mam taką twarz, ja mogę tak wybuchnąć. Zdarzyło ci się? Tak, no zdarzyło mi się, tylko to była taka, to był taki złościo-smutek i, i to, ja myślę, że takie rzeczy się dzieją w takich sytuacjach, kiedy tej drugiej osoby już to nie dziwi, ani nie przeraża, ani jakoś nie na przykład nie złości to, bo to już są takie silne emocje w tym drugim człowieku, że wiesz, że generalnie już tam coś o coś poważnego chodzi, tak. Więc zdarzyło mi się tak ale nie to, że jakoś bardzo wiele razy w życiu ja właśnie często bywałem zbyt opanowany, zbyt spokojny i przez to, wiesz, jak kierujesz wszystkie swoje negatywne emocje tylko i wyłącznie zawsze do środka, no to w pewnym momencie coś tam się zaczyna dziać na pewno, to nie znika, tak? I ja teraz żałuję, że na przykład jak byłem młodszy, to sobie czasami nie krzyknąłem tam albo jakoś głośniej nie powiedziałem czegoś, czy w ogóle czegoś nie powiedziałem, bo ukrywałem coś, więc myślę, że paradoksalnie czasami to jest potrzebne, no bo takie chowanie tego wszystkiego w sobie, tak jak ja to zawsze robiłem, to już wiem, że to też do niczego dobrego nie, na dłuższą metę nie prowadzi. Kuba, zastanawiam się, czy ty już czytałeś książkę Ani Dziewit-Meller od jednego Lucypera? Nie. To muszę ci powiedzieć, że czasami mam takie wrażenie, że książki ze sobą rozmawiają i mam wrażenie, że twój Saturnin rozmawia z książką Ani. Tam też jest ukryta historia rodzinna, tylko z kolei kobieca, gdzie mamy lata 40 na Śląsku i współczesną bohaterkę. I bardzo jestem ciekawa, jak przeczytasz to cię zapytam o zdanie, bo wiele macie takich bardzo wspólnych, mocnych wątków i jeżeli czasami książki ze sobą rozmawiają, to mam wrażenie, że wasze tak. Kuba, powiedz mi, jak reaguje też twoja rodzina, bo to jest książka, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, Saturnin, bardzo osobista, w której pod bohaterem kryje się w wielu miejscach Kuba Małecki, mówiący o swoich ciepłych wspomnieniach dzieciństwa, o pewnych momentach, kiedy było trudno z komunikacją, o takich swoich intymnych sprawach, o których myślę sobie, że trudno byłoby tak siąść nagle w kuchni. Zresztą jest taki cudowny fragment o herbacie, która czasami ratuje, bo można zalewać, przelewać, robić żeby tylko nie mówić o tym sednie. Więc zastanawiam się, co jest po książce? Ania Dziewit mi powiedziała, że dostała przepiękny, wzruszający list od mamy i powiedziała, że jeżeli po coś było warto pisać książkę, to chociażby dla takiej reakcji. Jak twoi bliscy reagują na te bardzo osobiste książki? Może jest tak, że już się trochę przyzwyczaili, że przy pierwszej może ich to uderzyło, że ja coś takiego napisałem. Moi bracia, jak czytają, to zazwyczaj tacy są, że piszą mi na gdzieś tam wiadomości, że ja pierdzielę tam coś do trzeciej, czytałem w ogóle, co to ma być, co to jest w ogóle, że oni tak jakby nie byli przygotowani na to, że to będzie na przykład tak blisko ich, bo nie wiem, w Saturninie są, nie wiem, psy mojego jednego brata. Bezo jest? Jest Bezo, jest Franz, one są naprawdę, Bezo żyje i dalej jest. No i począwszy od takich drobiazgów po większe rzeczy, oni to wszystko znają, oni to wszystko kojarzą, więc dla nich lektura tych książek jest zdecydowanie bardziej przejmująca niż dla kogoś, kto tego nie zna. Na przykład mój wujek, taki wujek Wiesio, pozdrawiam wujka Wiesia, do mnie dzwonił i mówi, że nikt tej książki tak nie będzie czytał jak ja, bo na przykład występuje tam taka postać takiego Wogulana, to jest jego tata w której. A z kolei ta Jadzia jest jego mamą, czyli to siostra głównego bohaterów. Mm-hmm. I
I na pewno ta lektura dla niego była, zresztą no on mi to mówił wielokrotnie, że to było dla niego wielkie przeżycie. I dla moich rodziców na pewno, czy dla moich braci, czy dla mojej żony też jest. Ale to nie jest tak, że ja to robię po raz pierwszy i oni jakoś będą tym bardzo zszokowani, bo myślę, że znaczy tam nie ma być czym, nie ma powodu, żeby oni byli zszokowani, tylko chodzi mi o to, że będą zadziwieni tym, jak bardzo blisko to jest, nie wiem, naszego życia gdzieś tam. Bo nie wiem, w Dygocie czy gdzieś tam w Rydze też już się to zdarzało. Ten mój brat Radek, który mieszka w Chojnach, on mi kiedyś nawet powiedział przy jakiejś tam herbacie, że mówi, kurde, przydawał się strach odezwać, bo kradniesz wszystko? Tyle rzeczy, które on mi podoba, akurat te rzeczy, które on mi opowiada, mnie strasznie interesują. To są takie właśnie rzeczy z takiej codzienności, tej małomiasteczkowej, z tych relacji pomiędzy ludźmi. To są fascynujące dla mnie rzeczy, które on mi opowiada i często on później je w tych książkach odnajduje. Kuba, za chwilę będziemy kończyć. Ja cię w ogóle przepraszam, bo nadużywam trochę twojej uprzejmości. Powiedziałam ci godzinę. No właśnie, prawie już półtorej godziny rozmawiamy, ale skoro już jesteśmy blisko tego snu, to ja się zastanawiam, czy tobie się czasami śnią niektóre historie. Ja mam tak, że kiedy czasami montuję na przykład montażowo rozmowę audio, jeżeli robię dużo cięć szybkich, to te sny potem mam takie właśnie poszatkowane, gdzie mi się łączą historie. Kiedy jest taki spokojny montaż, to mam jeden długi sen, czasami bohaterowie rozmów się ze sobą spotykają, to są też niezwykłe historie, bardzo to lubię, ale zastanawiam się, czy tobie się też śnią ci bohaterowie, kolory, obrazy, jak to wygląda? Nic chyba mi się nigdy nie przyczyniło takiego, żebym to wykorzystał w książce. Mi się śnią takie też absurdy, to znaczy takie kolaże ze wszystkiego, że na przykład siedzę sobie z moim kumplem Bachem i jemy chipsy, ale siedzimy właściwie to na statku, za mną jest moja teściowa i na przykład głaszczę psa mojego brata i tak naprawdę to my przypływamy do portu, na którym na koniu siedzi moja babcia i batem bije na przykład mojego sąsiada pod dwójki. Rozumiesz? To są takie jakieś przedziwne połączenia wszystkiego, że to jest bez sensu, więc ja się czasami nawet dziwię, że w ogóle o co chodzi w tych snach, dlaczego to jest takie dziwne wszystko. I nie pamiętam, żebym wykorzystał jakiś element snu w książce. Chyba mi się to nigdy nie zdarzyło. To sobie żeglujemy teraz, powiedziałeś o tym porcie ze snu, gdzie była między innymi babcia z tym biczem i sąsiadem z podwójki, wiesz, to bardzo perwersyjnie nawet zabrzmiało. Oczywiście, zaczytane pyta, czy masz już pomysł na kolejną książkę, czy raczej jeszcze żyjesz Saturninem i nie myślałeś o kolejnym dziele. To ja powiem, że ty już zdradziłeś na Big Book Festiwalu, że nowa książka powstaje, to teraz powiedz głośno i wyraźnie, w jakie rejony tym razem się razem z tobą zanurzymy. No to właśnie powiem może o tym, o czym zaczęliśmy mówić wcześniej. Ja Saturnina skończyłem pisać prawie rok temu. Może trochę mniej, może w styczniu, jakoś tak. Później oczywiście poprawiałem i tak dalej. Od tego czasu już tam siedzę, sobie coś nowego robię. I zawsze się zbierałem, bo nawiązuję do tego pytania o najtrudniejszy moment w pisaniu książki. Tak. Ja czekałem na ten moment, bo już kilka razy go miałem i teraz mi się też przydarzył. Że właśnie dwa tygodnie temu podjąłem decyzję o tym, że usuwam chyba, nie wiem, z 250 stron, które napisałem. Praktycznie wszystko, co zrobiłem, poszło do kosza. I to jest właśnie ten najtrudniejszy moment i znalazłem w sobie tą odwagę, żeby mimo tego, że oczywiście miałem możliwość coś z tym dalej zrobić i tak dalej, to tylko to, że ja sam z tego nie byłem zadowolony. No to zdecydowałem, że to po prostu wszystko kasuje. I postanowiłem, że zacznę pisać tą książkę zupełnie od początku i spróbuję napisać dwa rozdziały, tak jakby zupełnie z innej perspektywy. I zobaczę, jeżeli będę z tego bardzo, bardzo zadowolony, to będę to dalej robił, a jeżeli nie będę z tego bardzo, bardzo zadowolony, to chyba to zupełnie porzucę. Więc mówię o tym dlatego, że właśnie rozmawialiśmy wcześniej o tym, że często ludzie się przyznają tylko do tego, co im wychodzi, często mówimy o swoich sukcesach i ukrywamy porażki, więc jakby jestem bardzo za tym, żebyśmy też pokazywali wszystko, a nie tylko te wyselekcjonowane momenty, bo też może ktoś, komu się akurat w życiu coś nie udaje, nie będzie sobie myślał, Boże, wszyscy tacy są świetni i udani, a tylko ja jestem beznadziejny. No to ja jakby mówię, że
że jestem w tym momencie, kiedy musiałem przed sobą przyznać, że mi się coś nie podoba, co napisałem i nad czym spędziłem ostatnie, nie wiem, ponad pół roku. Codziennie po, nie wiem, 6 godzin pisałem coś, co właśnie usunąłem. No więc tak. Czyli ty mówisz o tej historii o baletnicy, która miała być, tak? Tak, tak, tak. I tą historię o baletnicy spróbuję jeszcze raz opowiedzieć, ale z zupełnie innej perspektywy. Ja po prostu położyłem tak duże ciśnienie na tą baletnicę i po raz pierwszy napisałem właściwie całą powieść prawie, tylko opartą o postać jednej bohaterki, że ona tego ciśnienia nie wytrzymała. To się stało zbyt patetyczne, zbyt takie sztuczne moim zdaniem. I spróbuję po prostu trochę dać takiego oddechu tej postaci i opowiedzieć tą historię, ale z perspektywy kogoś, kto nią nie jest. No i zobaczę, jak mi to wyjdzie. I to nie jest też tak, że jestem teraz, nie wiem, jakoś załamany czy bardzo smutny, bo ja już w przypadku na przykład książki Nikt nie idzie, to 3 razy tak pisałem od nowa, aż nie byłem zadowolony. Więc ja wiem, że to jest, że to wyjdzie mi na dobre prawdopodobnie, nawet jeżeli to na dobre, to będzie znaczyło to, że uniknę publikacji książki gorszej niż na przykład ostatni. I w ogóle mój system pracy trochę na tym się opiera, że ja patrzę, czy jestem zadowolony z jakiegoś rozwiązania, jeżeli nie jestem, to szukam innego. No bo nie mam innego sposobu na sprawdzenie jakby zawczasu, czy to się uda, czy nie. Muszę tego spróbować. Dlatego to po prostu traktuję jak jakiś tam kolejny krok i dzięki temu, że ja już tyle tego napisałem, to ja bardzo dużo wiem o tych postaciach i o tej całej historii, więc mi będzie teraz też łatwiej ją opisywać i bardziej szczegółowo, bardziej jakoś tak wnikliwie, tylko po prostu można powiedzieć, że z innej perspektywy, z innego kąta będę chciał spojrzeć na tą historię. No i teraz dopiero będę zaczynał. Wiesz, jestem na końcu i na początku właściwie tego samego. To jest dobry moment, zawsze, wiesz, na początku drogi, a ja teraz w ogóle zmieniłam takie podejście, bo zawsze jak czasami ktoś mi mówił i się okazywało, że ja czegoś nie znam, to byłam taka zawstydzona, a teraz staram się przepracowywać takie myślenie, że nie znam, ale to znaczy, że mam tyle fantastycznych rzeczy jeszcze do poznania i zaczynam mieć frajdę z tej drogi. Ale jak mówiłaś o tym, że musiałeś skasować, to przypomniał mi się fragment z Horyzontu, gdzie Maniek podpisuje umowy z wydawnictwem, ma napisać wspomnienia jako weteran misji w Afganistanie. I tam było coś takiego, że miałem urodzić coś do końca września, a czułem, że nawet nie zaszedłem w ciążę. Więc powiedz w ogóle, jak wtedy wyglądają rozmowy właśnie z wydawnictwem, kiedy no, masz umowę, masz jakiś deadline. Znam też taką filozofię, że podobno nie ma takiego deadline'u, którego nie można by przełożyć, więc jak to wygląda u ciebie? No ja w ogóle muszę powiedzieć, że ja nigdy nie mam deadline'u w umowie. O, super. Ja mogę książkę pisać przez następne 20 lat. No, szczęśliwy. SQN, pozdrawiamy wydawnictwo, które wie, że to, co wyczekane, dużo bardziej smakuje. Zwłaszcza, że nie musieli na razie czekać ani razu, ale ja mam z nimi już bardzo taki dobry, partnerski, a z niektórymi ludźmi wręcz przyjacielski kontakt i relacje. I po prostu z Przemkiem z tego wydawnictwa. Ja mu zawsze piszę taki tak zwany, zawsze mu piszę co na przykład, nie wiem, miesiąc czy co 2 miesiące, piszę mu takiego maila o tytule raport z placu boju i mu mówię mniej więcej co u mnie, nad czym pracuję, co sobie tam planuję i na jakim jestem etapie. I on zawsze mniej więcej wie co tam u mnie jest, więc teraz też mu o tym powiedziałem, o tej swojej decyzji. On mi tylko jakby bardzo pogratulował tego, że się zdobyłem na odwagę i że nie jestem jakby człowiekiem, który teraz próbuje swoją popularność wykorzystać, publikując właściwie cokolwiek, tak? A nawet nie cokolwiek, tylko coś, z czego jest no może trochę zadowolony, ale tak nie do końca. Więc on jest też jak najbardziej za i absolutnie nie mam żadnego z ich strony ani ciśnienia, ani problemu. Tak jak mówię, ja nawet w umowie nie mam żadnego terminu oddania książki, ani objętości tej książki, ani nic, bo już na tyle gdzieś tam się znamy. Także dzięki temu mam właśnie ten komfort tego, że na przykład nie muszę publikować czegoś, z czego nie jestem w 100% zadowolony. I to jest rzecz, z której jestem naprawdę bardzo zadowolony, czyli że mogę sobie pozwolić na to, że wszystko wywalam do kosza i próbuję jeszcze raz. A jak mi to nie wyjdzie, to wszystko wywalę do kosza i spróbuję po raz trzeci. No i a jak mi to nie wyjdzie, to po prostu to wszystko wywalę do kosza.
Wiesz, ja też jestem na tyle jakby poukładany, że ja nigdy nie wydaję żadnej części zaliczki, dopóki nie jestem już na ostatnim etapie. Więc, czyli nie tak jak Maniek, który nie wiedział, co zrobić, bo już wydał zaliczkę. Jakbym miał dzisiaj oddać zaliczkę, to oddaję i jestem wolnym człowiekiem. W ogóle nie mam. Dbam o to, żeby tak sobie ustawić rzeczywistość, żeby nic poza moim zadowoleniem i satysfakcją z książki nie było w stanie mnie skłonić do tego, żebym opublikował książkę. Ja chcę publikować tylko taką książkę, która jest najpiękniejszą książką, jaką mogłem na dany moment w życiu napisać. I tak sobie ułożyłem rzeczywistość, że tylko w takich momentach te książki wydaję. Mój uśmiech jest chyba najlepszą reakcją, bo nawet nie wiem, jak ją zamienić w słowa, chyba to jest czytelne. Ale powiedz mi, bo dzisiaj razem z nami są twoi fani od lat, ale są też tacy, którzy dzisiaj spotykają się z tobą po raz pierwszy, więc dla nich krótka informacja, że przed nami człowiek, który skończył studia ekonomiczne, przepracował sporo w bankowości i pewnego dnia stwierdził, że jednak postawi na książki. I zastanawiam się, Kuba, czy dzisiaj w ogóle bierzesz pod uwagę taki scenariusz, że robisz sobie coś w rodzaju detoksu od pisania książek i wracasz na przykład do bankowości albo do jakiegoś innego pomieszczenia w tej naszej rzeczywistości, czyli wracasz do jakiegoś innego zawodu. Coś takiego w ogóle było w twojej głowie? No jest cały czas, bo tak? Wyobrażam sobie tak, że, wiesz, oczywiście bym chciał pisać książki dalej, ale wyobrażam sobie, że to nie do końca jest tak, że ja nad tym panuję, że na przykład skąd mi się wziął ten pomysł, skąd mi się to wzięła cała ta historia. Myślę, że pisząc takie książki, jakie ja piszę, czyli bardzo osobiste, bardzo bliskie mnie, gdzieś poruszające tematy dla mnie najważniejsze, nigdy nie możesz być pewną tego, czy ci coś takiego w głowie się pojawi za rok, czy za dwa. No może się nie pojawi, bo często są te pomysły, przychodzą mi w takich niespodziewanych momentach, że ja nie wiem, skąd to się wzięło. Więc staram się godzić z myślą, że ja na przykład nie będę się tym zajmował, ale na pewno nie chciałbym pracować w żadnym banku ani w niczym takim. Natomiast ja myślę, że generalnie, jeżeli bym chciał sobie zrobić taką przerwę, a nie cisnęłbym jakoś tak bardzo, bardzo finansowo, to bym na przykład spróbował popracować gdzieś fizycznie. Na przykład zatrudnić się w jakimś warsztacie, nie wiem, mechanicznym albo strasznie mi się spodobało. A na przykład miejska zieleń, słuchaj, gdybyś sadził kwiaty na skrzyżowaniach, to też czy nie? No rewelacja, tak, coś takiego. No wiadomo, że ja bym z tego pewnie nie wyżył, tak, ale jakby żeby trochę zalepić dziurę i czymś się zająć innym i trochę, nie wiem, żyć z oszczędności, a trochę z tego, no to... A jako kierowca, słuchaj, Ubera, który by łowił historię podczas jazdy, też, widzisz się? No też o tym myślałem, ostatnio jechałem jakimś Uberem, ale jednak to jest tak duży kontakt z człowiekiem i właściwie przez cały dzień jesteś z innymi ludźmi, z nimi rozmawiasz, żeby to nie byłoby dla mnie za bardzo, nie? Już prędzej kierowcą tira na przykład. Czyli albo tiry, albo zakład jakiś taki samochodowy, tak? No, coś takiego. No, wiesz, a instruktor na siłowni, słuchaj, ta sztanga by mogła byłaby wiecz w ramach obowiązków służbowych? Ale to też z ludźmi, nie? No tak. No, chyba się czas pożegnać, co? Nie, no, to jest paradoksalnie, to jest jedna z rzeczy, jedyna właściwie rzecz, na jakiej się znam. Ja bardzo dobrze się znam na kulturystyce i na jakichś takich rzeczach typu podnoszenie ciężarów, bo ja codziennie jak sobie ćwiczę, to włączam sobie na YouTubie w ramach Guilty Pleasure wywiady z jakimiś takimi, no właśnie najczęściej kulturystami. Ja się już znam na scenie kulturystycznej w Wielkiej Brytanii, wiesz, ja znam już jakichś ludzi, którzy sami nie wiedzą więcej o sobie niż ja o nich. Ale to jest taka moja wstydliwa przyjemność, coś, czym się interesuję i pozwala mi to nie żyć w takiej jednej bańce, bo ja na przykład też mam tak, że bo mam konto na Instagramie i na Facebooku i nie mam no super, ale ja nie mam na przykład polubionej żadnej rzeczy związanej z literaturą polską, nie śledzę żadnego pisarza, żadnej pisarki, nie wiem co się dzieje, nie chcę wiedzieć co się dzieje, nie chcę czytać recenzji, nie interesuję się tym, nie czytam recenzji swoich książek, nie czytam recenzji innych książek i to po części wynika z tego, że nie wiem, pewnie gdzieś tam brałem bardzo dużo do siebie, ale też chcę być człowiekiem, który się nie ogląda na to, co robią inni na tym jego, że tak powiem, w tej dziedzinie, bo ja bym chciał pisać takie książki, które mi się po prostu podobają i które uważam, że są dobre, a nie to, że na przykład teraz krytycy, no wśród krytyków modne jest taki rodzaj literatury, czy najlepiej się sprzedaje taka literatura, ta, która się sprzedaje, to w ogóle mnie nie interesuje, ale że nie wiem, co jest modne, co jest dobrze oceniane i co tam się dzieje.
Więc to ja zawsze marzyłem o tym, żeby być takim pisarzem na bezludnej wyspie. Pisać sobie tą książkę, wysyłać sobie mailem do wydawnictwa i nie mieć żadnego wpływu z zewnątrz na to, jaka ona będzie. Ja zostałam teraz przywołana przez Państwa, żebym nie podpowiadała takich pomysłów jak detoks, więc ja już się wycofuję. Więc jak najbardziej, Kuba, wracasz po prostu do biurka, siedzisz i po prostu piszesz, bo tutaj Państwo powiedzieli, że nie przeżyją bez Twoich książek. To muszę na koniec Cię jeszcze zapytać, bo wspomniałeś o tym liście od Olgi Tokarczuk, której podobał się Saturnin, który jest dzisiaj w centrum naszego zainteresowania. Właśnie trochę żałuję, że to powiedziałem, bo ja chyba nie powinienem tak mówić publicznie o tym, co... Nie wiem. Ja myślę, że dobrymi rzeczami się trzeba dzielić. No ale powiedz, bo nie będę cię pytała oczywiście, co odpisałeś, tylko ile czasu ci zajęło ułożenie maila do noblistki, bo ja sama wiem, że jak piszę, nawet jak się z tobą, słuchaj, łączyłam, to byłam jakaś tak rozkojarzona, jak robiłam próbę techniczną i pół dnia potem właśnie spędziłam na myśleniu, Boże, jak ja się dziwnie zachowałam, mówiłam jakoś tak nieskładnie, co ten Małecki sobie pomyśli o mnie i tak dalej. Więc teraz sobie wchodzę w twoją skórę, napisała do ciebie noblistka i ty masz do niej odpisać. I co się dzieje w twojej głowie? Ona napisała do mnie na Messengerze, więc ja pierwszy co pomyślałem, to tak, Boże, ktoś się pod tą biedną panią mogę podszywać. Drugie, pomyślałem, że ona prawdopodobnie przed przeczytaniem mojej książki przeczytała jakąś tak beznadziejną książkę, że cokolwiek by jej się podobało. Ale jak już z tego jakoś wybrnąłem, no to po prostu, wiesz, podniosłem się, to było dosyć późno, jakoś wieczorem, więc no, napisałem sobie tą odpowiedź 70 razy, skasowałem 70 razy, próbowałem coś śmiesznego, później próbowałem coś poważnie, później próbowałem coś mniej poważnie. No i jakoś tak odpisałem chyba normalnie bardzo, ale w tym sensie, że się bardzo cieszę. Bo to naprawdę było jakieś spełnienie mojego takiego małego marzenia. Ja od, nie wiem, wielu, wielu lat, jak pisałem te książki, to marzyło mi się, żeby ona przeczytała moją książkę. Nie wiem, dlaczego ona. Na przykład nigdy nie marzyłem, nie wiem, tam o Wiesławie Myśliwskim czy coś, jakoś ta jej wrażliwość literacka mi tak bardzo pasowała. I zawsze jak wydawca mówi, no to komu tam wysłać tą swoją książkę w ramach tych tam wysyłki do tych dziennikarzy i tak dalej. Nie? No ja tam, kurde, no nie wiem, ale jak myślę tej Olze, to znaczy sobie to, bo super, nie? No i zawsze wysyłali, ale no, ona pewnie dostaje mnóstwo książek. No i tego pewnie przeczytała i ja mam skopiowaną jej wiadomość, bo ona tam później drugi raz mi coś napisała, więc dwie wiadomości mam skopiowane do Worda i no nie mam teraz drukarki w domu, ale jak będę miał, to sobie wydrukuję. I będzie tam w ramce za tobą. Kuba, ostatnie pytanie od naszych widzów. Pan Jakub zna się doskonale nie tylko na kulturystyce, ale na słodyczach, ich rodzajach i smakach. No to twoje ulubione słodkości, po których się czujesz jak po lekkiej narkozie, jak tu nawiązując do Saturnina. No to właśnie muszę tutaj takiej udzielić odpowiedzi, może nie do końca satysfakcjonującej dla wszystkich, bo ja teraz jem to takie zdrowe słodycze od dłuższego czasu, a ja na przykład, jest kot za mną. Jest właśnie. To jest ona czy on? To jest on, nie? Nie, to jest ona. Ona chyba przepraszam cię, kochana. Bawi się ze śmiernicą teraz. Teraz się bawi ze śmiernicą, no. Sorry, ale teraz nikt nie będzie słuchał tego, co mówisz. Ja już po prostu sobie wyjdę, nie? Ale ten, no umawialiśmy się, że na koniec ona jedzie, wiesz, tak jak powiedziałem. Tak. Ale w ogóle się tam za domówiła, więc jest ten. Słodycze. Słodycze. No to na przykład batony z firmy Legal Cakes i najlepszy baton obecnie Simba. Dzisiaj zjadłem właśnie do kawy sobie. I to nie jest audycja sponsorowana. Nie mam niestety nic z reklamy. Także. Polecam się odezwać. Z dobrego serca. Kuba, to już zamykające pytanie. Co zamówiłeś, bo powiedziałeś, że czasami taką radość dziecka ci sprawia to, kiedy jako po prostu czytelnik zamawiasz sobie książkę. Jaką książkę sobie zamówiłeś i jaka lektura u ciebie się w domu szykuje? No teraz właśnie mam fazę na tego Williama Faulknera, więc zamówiłem sobie jego w oryginale, żeby zobaczyć, bo te dwie poprzednie przeczytałem po polsku. Natomiast muszę też się przyznać do takiej trochę nielegalnej rzeczy, którą robię od paru lat, bo dawno, dawno temu, to jest takie moje też guilty pleasure, ja ogólnie nie lubię kryminałów, ale jedyną serię kryminalną, jaką czytam, to jest seria tego Roberta Galbraitha, czyli J.K. Rowling pod pseudonimem. I w ogóle mnie nie interesuje tam wątek kryminalny w tych powieściach, tylko to, czy ten detektyw będzie ze swoją asystentką, bo tam się między nimi tam, wiesz, coś dzieje. No i na razie przez chyba 2000 stron on jeszcze nawet nie pocałował, więc ja tam
zdycham czasami, mówię, kormoran, weź się w garść, zrób to, god damn. No on cały czas tam się czai na tą Robin. No ale właśnie to czytam i to jest jedyna seria taka, którą śledzę. Ja kiedyś, nie mogąc się doczekać chyba drugiego tomu, dokonałem takiego czegoś trochę w sumie brzydkiego może, ale napisałem do wydawcy zagranicznego ze Stanów Zjednoczonych maila i powiedziałem, że jestem jakimś reporterem, chyba Newsweeka powiedziałem, czy czegoś takiego. I że czy by mogli mi przysłać egzemplarz taki recenzencki, co mają dla dziennikarzy przed premierą. I oni od tego czasu mi wysyłają wszystkie tomy tej powieści, mimo że ja nie jestem żadnym dziennikarzem Newsweeka, ani nigdy nie napisałem recenzji. No, ale oni chyba tego nie sprawdzają, więc w przyszłym tygodniu też mam dostać 1000-stronicową kolejną część tego. No to będę czytał pewnie sobie tak z ambitnych rzeczy Faulknera, z takich czysto wysokokalorycznych, czekoladowych przyjemności, no to tam J.K. Rowling i naprawdę mam nadzieję, że Cormoran na tych 1000 stron wreszcie coś tam zadziała, bo cholera, trzymamy kciuki. Ile można czekać. No. Kuba, godzina 45 z tobą to była dla mnie wielka przyjemność i chowam sobie ją do takiego magazynu dobrych wspomnień. Dziękuję tym wszystkim, którzy dzisiaj byli razem z nami i tworzyli energię tego spotkania. Polecam z całego serca Saturnina i to słowo kruchosilny jest mi bliskie, powiedziałeś, że tobie też. To skoro słowo, to powiem tylko, że 18 września się widzimy z Michałem Rusinkiem, żeby porozmawiać o jego książce dla dzieci Wichajster. I tam jest dużo właśnie o słowach, które zapożyczamy z różnych języków, więc też cię zapraszam w roli widza. Czy ty masz jakieś w ogóle swoje ulubione polskie słowo, takie, którego nadużywasz, albo które ma w sobie dużo wdzięku, nie wiem, absztyfikant, dużo jest takich fajnych wyrazów, masz jakiś taki swój? Łasuch. Jesteś łasuchem? Staram się być mniejszym, ale jestem chyba łasuchem. No. I ostatnio użyłem takiego słowa w rozmowie z taką bliską mi osobą, że tak bardzo oceniamy teraz siebie na podstawie lajków, ilości jakichś tam followersów, że na przykład małżeństwo kogoś, kto ma 30 milionów fanów na Instagramie i kogoś, kto ma 25 fanów na Instagramie, to jest wręcz mezalians. I ta osoba mi zwróciła uwagę, że tego słowa już się też nie używa. Ale zdecydowanie łasuch byłoby takim moim tutaj najczęściej używanym. To ja życzę wszystkim, którzy dzisiaj byli z nami, Kuba, tobie też niesłabnącego apetytu na życie, to odnośnie tego łasucha. A na koniec, słuchaj, powiedzmy do tych wszystkich, którzy są z nami po drugiej stronie, ten rytuał Saturnina, kiedy już się kładź spać, bo państwo się to już będą kłaść spać i co? Niech wam się przyśni coś pięknego. Coś pięknego albo jeszcze piękniejszego. Bardzo dziękuję, Jakub Małecki. Dzięki. Mi też dziękuję, było bardzo miło, pięknie. Naprawdę super się rozmawiało. I pozdrawiam wszystkich, dzięki. Dobranoc, dziękuję ci.